No dobra, zobaczmy co my tu mamy. Co my tu mamy, co tu się działo. Byliśmy w wiosce wiatraków. Zwiedzaliśmy ogólnie Altus, z tego co pamiętam. Cześć Sebastianie, dzień dobry. Jak zwykle będę musiał przeprosić za to, że nie było streama środowego, ale delikatnie rzecz ujmując, remont mi się nieco przesunął i wydłużył, także tak naprawdę dzisiaj dopiero się skończył i nawet się zastanawiałem w pewnym momencie, czy w ogóle nawet ten dzisiejszy stream się odbędzie do tego stopnia, więc cieszę się, że przynajmniej to się udało, tak powiem. Bo powiem szczerze, spodziewałem się, że może i z tym być problem. Dobra, co ja ostatnio mówiłem, że Altus jako takie to wschodnie chyba mam zwiedzone na tyle, na ile chcę. Tylko jeszcze zobaczę, co jest w tych północnych rejonach. Tutaj to gówno. Obskoczę i zobaczę cały ten rejon zachodni. To chyba był mój plan na dziś. Tak mi się wydaje, więc wydaje mi się, że możemy już się za to zabrać. To jeszcze tylko na mapie sobie zaznaczę ten punkcik, żeby wiedzieć, gdzie jechać. Generalnie jako takiego konkretnego planu na dzisiaj to powiedziałbym, że nie mam, poza tym co właśnie powiedziałem. No, będzie się to składać tego, że po prostu chcę sobie pozwiedzać w miarę możliwości resztę Altu, zanim przejdziemy do samej stolicy. Bo stolica będzie naszym takim głównym punktem, do którego musimy dalej przejść i bez którego, powiedzmy, nie jesteśmy w stanie za bardzo przejść dalej. Bo do samego Altus jako tako ta gra jest otwarta. Za Altus też jest otwarta, ale jednak wymaga przejścia samego Altus na tej zasadzie. Tak, gdy myślałem, że... O Jezu! O Jezu! Proszę mi tu nie wybuchać. Czy ja zdążę? To było niemądre. Ale na szczęście zadają nam w miarę niedużo obrażeń, jak na tę etapkę. Twin Knights i cały zestaw szlacheckich rzeczy. Czy Twin Knights to Twin Blade? Nie. Tak, to jest Twin Blade. Tak, to nie mam Dexa, bo jak wszyscy wiemy, Dex jest dla flyerów. I nigdy nie będziemy korzystać z rzeczy, które wymagają Dexa. W każdym razie tutaj jest tylko ten wiatrak. Na wiatraki generalnie w Elden Ringu nie da się za bardzo wchodzić, więc niewiele tutaj byśmy stracili, omijając to miejsce. No dobra, to jeszcze tylko real quick to. Jedyneczka wygląda mi na kolejny wiatrak, więc pewnie znowu tam wiele nie będzie. Sprawdzić nie zaszkodzi. Nie podoba mi się, że widzę tutaj maga, bo on zaraz będzie chciał mi coś niedobrego zrobić. Zwłaszcza, że to... Au. Właśnie chciałem powiedzieć, że to jeden z tych, powiedzmy, większych magów, tych bardziej kompetentnych, który ma dość silne zaklęcia i którego ewidentnie nie lubię trafiać dzisiaj. Daj mi go zaatakować. Dostaliśmy szukać cały jego zestaw, więc to był jakiś chyba bardziej, powiedzmy, specjalny mag. Wielki szczuras. Naprawdę wielki szczuras, chodzi, tak? Myślałem, że nie jest aż tak wielki. Zachodni wiatrak. Jeżeli są tu same szczury, to bardzo będę żałował, że tu przybyły. Fuck! Idź fuj. A dostaliśmy trochę, dzięki którym możemy przywoływać wielkie szczurasy. To jest dokładnie to, czego trzeba było im w życiu. Przywoływanie wielkich szczurów. Tak naprawdę to ani trochę. Zresztą chyba widać, że ja za bardzo się nie bawię w przywoływanie. Cześć, Pasku.
jakby wiem, że ta mechanika jest i bardzo dużo z niej korzystałem i dlatego teraz chcę sobie zrobić takie przejście kompletnie solo, bo do tej pory nie zrobiłem jeszcze ani jednego przejścia, które byłoby w 100% bez pomocy, że tak to ujmę. Albo zawsze wykorzystywałem prochy przynajmniej na część walk. Płotka mi padła. Nasz torrent. Albo grałem na koopie z Civiciem. Więc jako takiego czysto solo przejścia, mówię, nie miałem jeszcze zwyczajnie. Nie sięgłem niestety. Teraz już jak najbardziej. A, jeszcze pięknie trafiam, holy fuck. A, niech będzie. Wydaje mi się, że znajdę po drodze gdzieś jakieś grace'y, które mi pomogły to odzyskać. A, kolega tutaj mnie goni, nie goni. Ale przeszkadza mi w odpaleniu mapy. To tu jeszcze tylko trójeczkę zobaczę, czym jest. I pojedziemy do tego zielonego skurwysyństwa. A tutaj ogólnie jakiś cały orszak jest. Pięknie. A od tych panów z pochodniami to może się będę trzymał z dala, bo oni bardzo intensywnie potrafią torrenta bić. Ogólnie konie bardzo nie lubią ognia. Ale nie trafiłem atakiem, jedu. Siema. Porozmawiajmy, przyjaciele. Okej, okay, nie tak porozmawiajmy, co? Tak porozmawiajmy. Na szczęście ci tutaj koledzy nie są jacy specjalnie wymagający. Więc nie stanowi aż tak dużego problemu, tylko chciałbym zatrzymać cały ten orszak, który tutaj jeździ. Ej, siema. Ej, on bliduje. Znaczy, on mnie bliduje, w sensie. Chyba już nawet widzę, czym może mnie blidować. No bo to teraz jeszcze wy się zatrzymajcie, bo nie chcę, żeby to dalej jechało. A, mam świetny pomysł. Patrzcie. Trafiłem tylko jednego, goddammit. Wow, to mnie powinno trafić. Ale nie trafiło, więc nie będę rzekał. Kolego! Stagger pada. Ciebie też już pobijemy, jak już tu jestem. No, w miarę stanie dużo dorzucają. Swoją drogą, ostatnio trochę się mówi ogólnie wszędzie o tym, że będzie ograniczenie ogrzewania i w ogóle. A jak tak o tym słyszę, to sobie myślę, kurde, wystarczy, że odpalę Elden Ringa i nie będę miał z tym absolutnie żadnego problemu, bo komputer tak mi się grzeje od Elden Ringa, że naprawdę. Gdzieś widziałem, tutaj jest jeszcze. Nie, ale to nie tylko z Elden Ringiem tak mamy. Jak polegam, to jest bardzo podobnie. Czemu on zrobił shield countera jakieś 5 minut po tym, jak go zaatakowałem? To było co najmniej dziwne. Znaczy, nie będę jakoś specjalnie mocno kwestionował, bo widziałem już wiele dziwnych rzeczy w tej grze, ale to było naprawdę dziwne. Aż i tu nic nie ma. Oszukano mnie. Ja chciałem do trójeczki, do tych ruin tutaj. A laptopy to zauważyłem tak z doświadczenia, że zazwyczaj się sprowadzają do grzejników. Zwłaszcza jeżeli nie ma jakiejś postawki chłodzącej. Tam to nawet nie trzeba czegoś bardziej wymagającego odpalać zazwyczaj. Dobra, mam tutaj jakieś psy zrotowane. Więc wolę nie jeździć konno. Sami akurat się średnio radzi na koniu, tak zazwyczaj. Hej. A one nawet nie te zlotowane są, mnie blidują. A.
Nie wiem, czy słyszycie ten odgłos, ale mi on się bardzo, ale to bardzo nie podoba. Ulala! Ulala! Za ciężka broń na psy? Nigdy wcześniej, wiem. Ogólnie ciężkie broni mają to do siebie, że czasem bardzo ciężko jest coś niesensownego zrobić. Czy to te gluty wydobywają z siebie taki odgłos? I nawet złe ponadto nie dostaję aż tyle obrażeń, ile bym chciał, żeby dostawały. W dodatku mój atak nie jest zbytnio dobry do atakowania takich niskich przeciwników. Co najwyżej chyba tak będzie rozsądniej. Bo to im przy okazji robi tą falę, która niby wiele nie zadaje. Co nawet nie wiem, czy nie lepiej będzie o tak robić. Jeszcze tylko Kunda za... O, pięknie Kunda spadł do środka. Tak, Kunda z głowy, ulknę sobie Estusa. Ulala. Z ciekawości, czy to kwestia tego, że to był follow-up, czy ja w ogóle go nie mogę trafić? Nie, no mogę. Ale tym drugim... No, follow-upem nie mogę w ogóle trafić tego przeciwnika, bo jest za niski. Chujowizna straszna. Dobra, co tutaj jest? Zgaduję, że jakiś bossik, no. Znaczy nic poważnego, cudnego i w ogóle. Sanguine Noble? Yep. Dobra. Aż tak wolni to i nie są. Ale stagerują bardzo ładnie, więc... Nie ma wielkiego, większego problemu. Coś ciekawego, który chociaż... Czy jakieś same nudne, nieciekawe rzeczy? Bloody Helis. Czy to jest... To nie jest sztylet. To jest... Bloody Helis. Ciężki rapier. O. Który kołeponet ewidentnie działa tak, że unika ataku i potem może wykonać szybkie dźgnięcie, a potem jeszcze szerokie cięcie. Brzmi całkiem ciekawie. Gdybym nie był w jakimś unga-bunga człowiekiem. Skoro już mowa o rzeczach. Będę tego potrzebował i tego też będę potrzebował. Prędzej czy później, więc nie dobrze mogę sobie pokraftować, skoro mam chwilę. No w sumie z ciekawości zerknę, czy coś jeszcze mam do wykraftowania z jakichś takich rzeczy. Zwiększa robustness, item discovery, rzucajki, które kosztują FP. Freezing pod, z tego co wiem, jest czasami używany. Curse blood pod. Headout Firepod, Holy Water Poison, rzutki, trujące rzutki, zużywające manę, nakładać na bronię, żeby dodawać obrażenia. Z tymi rzeczami jest ten problem, że one nie działają na wszelkie rodzaje specjalne broni, więc nawet jakbym chciał sobie nałożyć taki Holy Grease, to na swoją broń, z tego co pamiętam, nie mogę. No, ogólnie te wszystkie, które używają specjalnych tych specjalnych Smithing Stone'ów, Somberów, to one są nie do zbuffowania w ten sposób. Rozumiem, dlaczego to tak działa, ale zawsze mi to odrobinę irytuje. Mam od zajobu rzeczy do leczenia HP-ków Torrenta. Mam sporo Rainbow Stone'ów, które można używać, żeby oznaczać swoją drogę. Glowstone'y dają światło, jeżeli nie mam pochodni, a mam pochodni, więc jest w dużej mierze bezużyteczne. Te są przedmioty do koopa, bo żeby aktywować koopa, generalnie trzeba używać się tych przedmiotów, więc warto zbierać Edly Flowery, jeżeli chcemy się koopować z ludźmi, bo one są zużywalne i to nie jest tak, że mamy jakąś, powiedzmy, niezużywalną alternatywę. Tak naprawdę w żaden sposób. Nawet nie jest tak, że przez większość gry, tylko w ogóle.
strzały, więcej strzał. Miejsce strzału się różni głównie tym, ile zadają obrażeń, albo jaki status nakładają tak naprawdę, więc to tak w dużej mierze jest główna różnica. No i właściwie tyle. Ja zazwyczaj głównie korzystam z bonusów, które zdejmują statusy, plus zależnie od lokacji i etapu gry, na którym jestem, zrzutek, żeby w jakimś tam stopniu, powiedzmy, móc agrować przeciwników, jeżeli nie gramy zasięgowym buildem typu Mach czy coś w ten deseń. A tak to raczej za bardzo się w tego typu rzecz nie bawię. Można oczywiście, można się buffować, jeżeli się nie korzysta z specjalnych broni, tylko z tych, na które się nakłada własne asze, to można też ten samemu nakładać jakieś te grizy, nie grizy. Aha, to było ciekawe. Ja do tej pory praktycznie zawsze korzystałem z tych specjalnych nie broni jako tako, więc nie miałem za bardzo możliwości bawienia się w to. Nie wykluczam, że kiedyś też będę sobie robił jakieś takie przejście, w którym będę korzystał z tego. Albo na przykład głównie z tych kraftowanych rzeczy. Jeżeli ktoś się mnie zapyta, czy w Elden Ringu można sensownie grać łucznikiem, to powiem, że w sumie odpowiedź jest mniej więcej taka sama jak zawsze, jeżeli chodzi o gry z Ubisoftu. Że jeżeli liczy się na to, że... Nie, kurwa, czekajcie, bo nie wytrzymam zaraz. Że jeżeli chce się używać tego jako głównego źródła obrażeń, nie ma chuja. Natomiast jeżeli chce się używać łucznictwa jako czegoś takiego typu wsparcia do agrowania rzeczy, albo coś ten deseń, albo do jakichś, nie wiem, ataków, kiedy przeciwnik akurat jest daleko i sam nie chce podejść, jasne, jak najbardziej. Zwłaszcza, że przeciwnicy do przednich gier w dużej mierze możemy samemu craftować wszystko. Więc nie ma tego problemu, że o, musimy sobie kupować strzały za milion rund, bo inaczej się nie da, o. Więc na pewno jest lepiej, ale wciąż nie powiedziałbym, że jest jakoś super czy dobrze, tak? Na tej zasadzie. Dobra, w każdym razie... Ktoś mnie tu goni. Znaczy goni, to może za duże słowo. O! Dynia głowy kolega. Wiecie co, tutaj może zejdę z konia. Czemu właśnie przywaliłem w łeb? Tak, wyśmienicie. Nice. O! Od kiedy oni z tego korzystają? A, stamina im brak. Jeszcze i tak go będę wypostować. Postygerze. No i dobra. Tutaj jak pojedziemy na zachód, to już będzie mniej więcej ta właściwa lokacja. Tutaj gdzieś jakąś wieżę widziałem chyba. Czy ja źle widziałem? Wydawało mi się, że widzę. To jest na pewno Speed Spring. Jeżeli byśmy chcieli tam spaść. I nie wykluczam, że będę chciał to zrobić. Tu jest wózek. I z tego co widzę też jest pusty. Niestety. Yep. Skrzynia zajebana. Wszystko okradli. Czy tutaj zaraz nie było ogniska gdzieś? Znaczy Grace'a? Oczywiście, że jest. To od razu wezmę i je zgarnę. Nawet jeżeli nie chcę jeszcze tutaj jechać jako tako bezpośrednio. Bo tutaj wkraczamy już do samej góry Gelmir, gdzie ewentualnie na pewno będę chciał się udać. Ale to jeszcze nie jest ten moment. Na razie co chcę zrobić, to ulepszyć sobie flaszkę, bo tego nie zrobiłem. Właśnie rzuciło mi się przykro oczy, że miałem jeszcze Secret Tira. I walnę sobie plus do siły. I teraz grzecznie sobie wrócimy i muszę się zastanowić. Bo generalnie chcę się dostać tutaj i zastanawiam się jak najszybciej to uczynić. Tak, żeby się przy okazji nie wypierdolić na zbity ryj. Siły tak teraz mówiąc to mam w tej chwili 70. Bo jeszcze bonusy z runy Godzyka plus z Talizmanu. I wydaje mi się, że to może mi odrobinę psuć kapa, ale to by się przemawiało takimi drobnymi szczegółami. Co to jest? Czy to nie jest ten kościół, w którym ja wcześniej byłem? Yep. Drugi kościół Mariki.
Dobra, to teraz pytanie za 100 punktów brzmi: jak mogę dostać się w to miejsce? Wydaje mi się, że tutaj dołem. A dokładnie rzecz ujmując, to tędy. Pożałuję tego skoku? Chyba nie. Tak, wygląda na to, że to będzie tędy. Witamy w ulubionym miejscu pana Miyazakiego, zaraz po Lake of Lot. Czyli na trującym jebanym bagnie. Ha, ha, ha! Co, wymyśleliście, że będzie w Gotham Softu bez trującego jebanego bagna? Pojebało was? Cóż, biorąc pod uwagę, że mamy w Lake of Lot, które jest toksycznym jeziorem, to naprawdę nie jest aż takie to miejsce. Ja tylko warto pamiętać, że tutaj jak wejdziemy, to jest to... Liczy się to jako Legacy Dungeon, więc nie mamy tutaj możliwości korzystania z tania. To trzeba o tym pamiętać. A, chciałbym mieć złapać dwie ręce, żeby mieć bonus. No, od razu lepiej. Biorąc pod uwagę, ile mam siły, to ten bonus będzie naprawdę duży w tej chwili. Tu jest Grace. Grace'em nie pogardzę. Bo to jest nasz pierwszy Grace w... To jest bodaj Shaded Castle? Tak, Shaded Castle. Ogólnie jak tylko spróbujemy tutaj zejść, to napotkamy naszego najlepszego przyjaciela Tuciznę. Więc albo tutaj poruszamy się w miarę szybko, albo liczymy się z tym, że no będzie... Delikatnie trująco. Przestań być skurwysynem. Perfum myśli te skurwysyny Matki Natury. Jeżeli chodzi o to, jak bardzo próbują nam zaognieć sprawę. Tutaj nie zdziwię się, jeżeli coś z zaskoczeniem nie weźmie. Z tej strony nie widzę, z tej strony nie widzę. Jolo. Wiedziałem. Specjalnie sprawdzałem. Bo byłem pewien, że coś tu jest. Ulala, aż mi trafił. Kolego. Dobra. Rękawice, złoty rum 6. Nie jest wielkiego, ale zawsze coś. Tutaj za skrzynkami, beczkami niczego nie ma, ale możemy sobie za to zejść do jeziorka pełnego ślimaków i gówna. I nieumarłych. Niestety ich na hita wciąż nie zdejmujemy. A tutaj tak naprawdę głównie co mamy, to parę tych... parę rzutek plus nie wiem czy... tutaj czegoś nie będzie, jak to obejdziemy dookoła. Czy ja tu wejdę? Ja tu nie wejdę. A żeż ty cholero. Myślałem, że się da. A może i się da tędy. Nie wiem, czy to mi coś da, co prawda? Da mi obraz. Obraz pieśni czempiona. Możemy sobie nawet grzecznie i kulturalnie wyjść. Bez badania się po tym wizerku. Dobra, to tą część będziemy mieli z głowy wtedy, bo to już nie widzę, żeby cokolwiek więcej było. To weźmy teraz tam, skąd przybyliśmy. Bo tak, tu jest Grace. Jakbym się upadł, to mógłbym odpocząć, ale chyba nie potrzebuję. I na pewno będę musiał tutaj zejść. No i na szczęście nie wszystko jest jako tak otrujące, tylko konkretne miejsca. Tak było, jak się nie będziemy rolować, to nie będzie źle. I tak było, jak będziemy trafiać, bo z tym ewidentnie też dzisiaj mam spory problem. Dobra, co my tu mamy? Mamy w chuj trucizny. Zobacz najpierw, co tam będzie może. Aha. Jak dużo uda mi się obejść bez podania trucizny, to jest pytanie. Podejrzewam, że nie tyle, ile bym chciał. Ops, a goddammit. Myślałem, że się da. A się nie dało. Hop.
Tutaj nie wygląda, żeby coś było. Tu mamy przeciwników niegroźnych. Tutaj kolejne schody, które można wejść na górę, jeżeli byśmy chcieli. I sobie to zrobię. Zobaczcie, co tu będziemy mieli. Jakiś itemek, Smithing Stone 4. Co ja bym zrobił bez smithingów, człowiek, w tym momencie, gdy... Chyba dokładnie to, co robię cały czas, czyli absolutnie bym się nie przejmował i brakiem. Ogólnie ten zamek jest dość spory, teraz jak o tym myślę. A co gorsze, jego zdecydowana większość jest pokryta gównem, które właśnie widzimy. Hops. Brzydko mi to wygląda na oczywisty bait. Co gorsze, to nie jest bait. Czuję się niepokojąco z tym, że takie sytuacje nie są baitem. Bo to jest takie, coś mi tu nie gra i to powinno mnie udupić, ale mnie nie udupia. FromSoft, co robisz? FromSoft, czemu jesteś miły dla gracza? Albo raczej, czemu nie jesteś chujem dla gracza? Aha, okej, już widzę, czemu FromSoft nie jest chujem dla gracza. Bo mam przeciwników poza zamkiem, którzy będą nas atakować. Tutaj raczej... dobra, na szczęście nas nie zła. On nas nie złapał, ale my jego też, nie? Czy tutaj da się z powrotem skoczyć, wejść czego? Och, to boję, że wejść czego nie do końca chcę ryzykować, szczerze mówiąc. Więc po prostu grzecznie i kulturalnie sobie to wrócę. Abolt! Zdążyłem. Tak, gadamy. Tutaj za to nie zdążyłem. Dziękuję. Dobra, hej kolega. Ale piękny Scarlet od... O mój Boże. Jezu Chryste, nie no, ja po prostu najpierw go zabiję. A potem się wyleczę z tego gównianego dota. Bo to jest kurwa niedorzeczne. Jak już mówiłem. A ja go nie za... Ty skurwę synu. Czy wy widzicie trapę? Zużywa FP. I twój. Zostawi po sobie cokolwiek? Coś zostawił, czyli... Powinienem tam wrócić. No dobra, w sumie. Jak już nie ma skady Tota, to nawet można wracać. Miranda Powder, czyli coś, co kompletnie jest niepotrzebne, ale... Przynajmniej wiem, że to nie było nic ważnego. Ja bez skady Tota, by the way. Tak samo jak jebać tego typu miejsca. No bo chyba, że byłem pewien, że popełniłem błąd. Na szczęście go nie popełniłem. Czy ja tu wrócę? Jeżeli skoczę tu, to na pewno. Czyli tak, tutaj coś jeszcze leży, więc nie mogę tego olać. Nie byłbym sobą... O kurwa! A mogłem to olać! Idź w chuj, Levenancie. Nice bait. Z Levenantami im mniej się użyłaś, tym lepiej. To jest jedyna zasada, która tyczy się Levenantów w tej grze. A co gorsza, są miejsca, w których Levenantów jest dosłownie na pęczki. Czy ja tutaj byłem? Chyba tak. Aba, wejdźmy już do właściwego zamku w takim razie. Wydaje mi się, że to będzie najrozsądniejsze.
się bodaj szło, jeżeli dobrze. Ale dobrze, że zrobił to z daleka, a nie prosto na mnie. A kurde. Nie wiem, że skoczyć. Skąd? Ty się wziąłeś! Stulusa po coś mam ich 12. Tu chyba można tylko dobiec tak, żeby zobaczyć nic więcej. Widzę paru kolegów, którzy z chęcią by się przyczaili nasze zdrowie i życie. No teoretycznie mogę jeszcze tutaj wyskoczyć, ale to mnie tylko do niego doprowadzi. A on był bardziej wytrzymały niż normalny. Niestety nic po sobie nie zostawił. Jest, tam na dole coś jest! Moja osada nie pozwala mi tego zostawić. Nie. Świecące rzeczy, moja jedyna, największa słabość. O jest. To jest ten typ bagna, ej! Tam coś jeszcze się świeci. Jezu! Czy ja mogę, tak? Oczywiście, że nie. O, ja naiwny. O mój Boże! Z każdym atakiem to wygląda coraz gorzej. Przysięgam. To jest jakaś drabina, która mnie w cholerę wie gdzie zaprowadzi. Ja tu... Nie, na pewno tu nie byłem, bo są perfumiści. A raczej skurwysyny. Patrzcie jak... unika. I twój. Nie ma unikania na mojej dzielni. O, to jest to od razu nad tym... nad tym miejscem, w którym przed chwilą byłem. Akurat się dobrze złożyło. Ogólnie perfumy potrafią być bardzo silne, bo wiem, że któryś daje jakiś bonus typu 25% ogólnie do wydajności w walce. No tylko podobnie jak z wieloma innymi rzeczami, one są zużywalne, plus powiedzmy trochę kosztuje ich wytworzenie, jeżeli chodzi o takie rzadkie materiały, tak? Rzadkie na zasadzie da się je farmić? A ja to mogę. Już nie. God damn it. A mogłem tu skoczyć. Rzadki na zasadzie, że można je farmić, ale farmienie ich zajmuje zdecydowanie dłużej niż ustawę przewiduję. Hop. Czemu ja... Czemu to wyglądało, jakby postać mi skoczyła po prostu... z marszu, a nie z biegu. To mnie ciekawi. A taki jestem, chodźmy już na dziedziniec zamku. Tutaj wydaje mi się, że gdzieś mogło być ognisko. Ile moment kry... O nie. O nie. Święty Boże. Nie wiecie, czym jest nienawiść do rewenantów. On się teraz przy mnie pojawi, albo raczej za mną. Aha. Ale daj mi to. I to. Złota zasada, którą kiedyś słyszałem o rewenantach, to to, że... jeżeli już się zaczną bić, to nie próbuj ich dodżować, a już na pewno nie do tyłu, bo... to jest coś, co oni każą w tak idiotyczny sposób, że jest się praktycznie chain stanowanym. Więc wyznaję jeszcze inną zasadę, że jeżeli już mnie zaczynają bić, to ja po prostu zaczynam bić ich. Wydaje mi się, że jestem na tym etapie, że oni mi nie zadają jeszcze aż tyle, żeby miało to doprowadzić do mojej śmierci. A jednocześnie może mi pozwolić zająć się nimi, zanim oni zabiją mnie. Zwłaszcza, że no przynajmniej w teorii mam na tyle pojazd, żeby móc sobie na to pozwolić.
czy w praktyce to wystarczy, no to z tym bywa różnie. Zwłaszcza jeżeli zostaniemy zaatakowani 17 razy w ciągu sekundy, co się jak najbardziej zdarza w tej grze. Bicie kanapki. Tego jeszcze nie słyszałem. Nie będę kłamał, że tego jeszcze nie słyszałem. Złoty rund, tutaj jest dach. Tam na dole nic nie widzę, więc pozwolę sobie usiąść przy ognisku. Jej! Ognisko tutaj jest naprawdę bardzo przydatne i przyjazne graczowi. Wewnętrzna brama zamku. Tutaj, o dziwo, nic nie ma. Tam za to coś jest. Tylko problem jest tego typu, że tutaj nie ma za bardzo jak zejść. Chyba że tym dachem, ale to wtedy tutaj nie skoczymy. To trzeba by... Gdzieś tam pewnie drabina jest. Albo po tym dachu wskoczyć. Idźmy tutaj. Jak to było? Cokolwiek by tam nie było, z pewnością nie może być ważne. Tu jest więcej niż jeden pies, prawda? Nie, to był tylko jeden pies. Dom Marei jest zrujnowany. Zasłużyli na to za tych... za to, że porzucili... Sowet Harpy? A, że... ten... dali się zwieść tej Harpy. Bardziej w ten dosyć. Czy to coś jeszcze jest? Nie. Ja rozumiem, że lód polek, ale czy to oznacza, że musi być od razu trującym bagnem? Dobra, idź chuj. Ty też idź chuj. Ulala. Nie wiem, zawsze mi się wydaje, że ten jeden atak jeszcze wejdzie. Ta? A, tutaj widzę sprawę, że jest kolega i tutaj jest też kolega. Czy ja mogę się do niego zakraść? Nie. Ebe. Idź chuj. Tutaj możemy wejść na górę, ale wydaje mi się, że to będzie ta właściwa droga. Więc na razie spróbuję tutaj. Beware of right. A z lewej strony nic nie widzę, więc prawie coś może być. Oczywiście, że jest. Kundel pierdolony. Parę kości. O! Clean that night. Aż pięknie nie trafił. Przyjmując skakanie w to najlepszy sposób na dodżowanie rzeczy w tej grze. Aha. To mnie odrobinę niepokoi. Oczywiście, że słusznie. I na górze jeszcze, jeżeli dobrze rozumiem, ktoś jest. Jop. A żeż. Ulala. I to już nikogo nie ma. Tutaj kolejny clean lot. Zgadywałbym, że nie jest sam, więc po prostu go przyciągnę do siebie. Ulala. Zdążę? Nice. Tak mu... Skąd ty się tu wziąłeś, kundlu? To jest właśnie jedna z tych rzeczy, o której wcześniej mówiłem, że przydają się właśnie na takie sytuacje noże, że na przykład chcemy sobie jednego przeciwnika wyciągnąć, albo coś w ten deseń. Że pozwala to, powiedzmy, nie wbiegać tutaj przy okazji 17 psów do walki z klimatem.
Z tej strony nic nie ma. Tutaj jest winda. Tu są schody, znaczy schody, ta winda jest tutaj. Ona prowadzi tu. Czemu to wygląda jak miejsce, w którym już byłem? A, bo już się skopuje. Dlatego. Teraz możemy skopać drabinę i miejsce teoretycznie. To wiele wyjaśnia. Mamy windę. Nie jestem pewien w sumie, czy winda nie prowadzi już do końca tej lokacji. Teraz jak o tym myślę. Yep, jest tu fog gate, więc to będzie już koniec lokacji. Zaznaczam, że będę mógł się tam jeszcze cofnąć i zobaczyć tą drabinę. Dobra, bo sidło. Element of the Briar. Kolega ma bardzo zabawny, interaktywny gimmick. Jak zapewne będzie nam dane zaraz zobaczyć. I nawet nie miałem na myśli bycie Darthem Vaderem, tylko bardziej to, co już dążył nam też zademonstrować, czyli ten latający miecz. Dobra, jeszcze jednego Estusa. Muszę przestać śmieszkować chyba z tym. Jezu! Muszę przestać śmieszkować z Weaponartem. Zgadnij, jeżeli chcę używać Weaponarta, to na rzeczywisty dystans. On teraz będzie graba robił. Właśnie pomimo tego, że on jest teoretycznie wojownikiem z mieczem, to dystans niekoniecznie nam służy przez to, jak on walczy tym mieczem. Grab, a grab nam daje możliwość Estusa. O! To był większy dasznik niż się spodziewałem. I boi nie mogę dobić Essa. Dostajemy miecz Katamare i wielką tarczę Briar. Czy łatwo to mógłbym pewnie polemizować, ale jakoś specjalnie trudno też nie było, nie będę kłamał. Nawet nie będę siadał, bo ten. Nie chce mi się walczyć ze wszystkim, co tutaj było po drodze. Odblokować ognisko sobie jak najbardziej mogę. A mówię, chcę jeszcze zobaczyć, co tam było. Bo to już myślałem, że winda mi nie pojedzie. A chcę zobaczyć, co tam jeszcze było po tej drabinie w górę. Bo to było. Chyba tu na dole? Nie, czekajcie, gdzie to było? Bo była gdzieś drabina. Nie tu, czyli chyba jeszcze wcześniej. Też nie tu. Gdzie była ta drabina? Trzeba było nie od razu iść. Ani teraz się zastanawiać. Ale to tylko dlatego, że byłem pewien, że tam jest przejście dalej, a nie tam, gdzie poszedłem. Złota jest. I przy okazji zostawiłem jakiś przedmiot leżący. O, dobra, frut. Ten jeden przedmiot, z którego nigdy nie korzystam, bo albo talent ma HP, albo nie żyje. Nie ma stanu pomiędzy. To nie jest tak, że można leczyć konia czy coś. Tylko absolutni szaleńcy i wariaci leczyliby swojego konia. Tutaj co? Raczej to był tylko ten. Cały czas mam wrażenie. Nie róbcie mi tego. Ja tam nie będę spadać. Nie, cały czas mam wrażenie, że o czymś zapominam w tej okazji. Że coś tu jeszcze powinno być, co powinienem odwiedzić, zanim stąd wyjdę. Bo tu jest to przejście dalej. A jeżeli tu jest przejście dalej, to tu będzie przejście, z którego przyszedłem. Nie, uznajmy, że to będzie wsio. I wtedy też
Weźmy już sobie na górę Garmir, bo pójście tam też pomoże mi zyskać mapę całego Altus jako taką. Mogę usiąść, żeby poziom wydać, dziękuję go. Tak z ciekawości. 1800. To jest nie tak z moimi HP-kami. Znaczy mogę się domyśleć, co jest nie tak z moimi HP-kami. Albo i nie. Co to się stało? Czy ja mam coś, co mi zmniejsza HP-ki? Nie powinienem. O, teraz mam 1906. Czyli to ewidentnie ten baldachin, tylko odrobinę opóźniony. Dobra, góra Gelmir. Wielka wulkaniczna góra, na której przy okazji roi się od zniszczeń i martwych żołnierzy. Martwych i żywych zresztą. Zabijanie jednych i drugich będzie dla mnie to dzieło przy... Tu nic nie było, bo nic nie widzieliście. Tam nic nie było, prawda? Tutaj też nic nie ma. Nie ma czemu się przyglądać nawet. Powiedziałem, że nie ma się czemu przyglądać. Absolutnie czemu. Nie, nic nie ma. Musiał wam się przewidzieć. Nie jestem wcale z niczym w walce. Kopią. Widzicie? Już nawet staminy nie zużyłam, jest napadę, nie jestem w walce. Kopią. Tego psa też tutaj nie ma, kopią. Albo mi się wydaje, albo to, że strzelne z konia mogło nie być. Jop! Miałem właśnie takie wrażenie, że powiedzmy za łatwo mi zeszło z konia. Przykro mi, Anastazjo. Wcale mi kurwa nie jest przykro. Złota przysięga. Zastanawiam się w sumie, gdzie tutaj mapa była. Wydaje mi się, że dopiero za bossem, co jest dość irytujące. Bo tak, tutaj jest most. Jest stąd setki i na drugą część tego mostu nie przejdziemy. I zanim ktoś zapyta, na dół też nie przejdziemy, bo jest tam dziura. Jeżeli dobrze pamiętam, są dwa sposoby, żeby się dostać się w dalsze rejony góry Gelmir. Ja praktycznie zawsze wybieram tą metodę, którą tędy jadę. Mianowicie na tej prawej ścianie, w prawej z naszej perspektywy obecnie, w którymś miejscu będzie drabina, dokładnie rzecz ujmując tutaj. Tylko muszę mieć nadzieję, że nie zostanę złapany w walkę ani zhakowany. Koleżanki żelazne dziewoje chyba chcą zadbać o to. Monka Giga? Właśnie chciałem powiedzieć, że one chcą chyba zadbać o to, żebym nie miał aż tak bardzo możliwości wejścia na tę drabinę. I teraz wyobraźcie sobie FromSoft, będący chujem, wrzuca na górze przeciwnika, który skopuje gacza na sam dół. Jestem w stanie to sobie absolutnie wyobrazić. Dobra, weszliśmy na całkiem wysoki fragment góry. Coś... A, tu jest Grace. Jak słabo go widać. Trochę. Nie wiedzieć czemu.
Lap zadość sporo. Podejrzewam, że jakbym zjadł wszystkie runy, to mógłbym sobie pozwolić, zwłaszcza, że tutaj jeszcze parę run dochodzi. Parę. 10. I tutaj jakiś... Spójrzcie, jaki... lojalny. Siedział sobie przy swoim panu, który miał somberka. Tylko no... Chciał mnie zaatakować tylko dlatego, że podszedłem. To musiałem się bronić, okej? Okay? To była samoobrona, panie władzo. Grzybi. Wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze w miarę bezpiecznie. Ja nie swoimi martwymi kolegami tutaj klęczę dość sporo żołnierzy, których można wziąć bardzo intensywnie z zaskoczenia. Zwłaszcza, że oni nie słyszą, co się dzieje parę metrów dalej. Jak widać na załączonym. Wyobraźcie sobie, że AI w grach mogłoby nie być głuche. To byłby straszny dzień dla graczy. To nie ironicznie byłby straszny dzień dla graczy, którzy by się kompletnie nie mogli przyzwyczaić. Tam na dole byłem, więc tam wracać nie będę. Tu jest tyniogłowy, który ewidentnie dużo bardziej się orientuje w naszej obecności. Na szczęście wciąż niewystarczająco, żeby stanowić problem. Słyszę jakiś odgłos. Tutaj kolega w nas czymś rzuca. Ulala. Tam kolejny, który w nas rzuca. Nie chcę, żeby mi przeszkadzaj. O, jedno. Tutaj już pewnie z góry w nas atakuje, co? Te. Na szczęście jest sposób, żeby tam wejść, tylko muszę najpierw tutaj podejść. Co jest ta druga drabina, nie mam zielonego pojęcia. I nie będę się o nią wspierał. Ale wejdziemy sobie na górę. Mam tylko nadzieję, że tak jak wcześniej mówiłem, kolega nie podejdzie i nie będzie nas próbował skopać. Ach. Czy to był ten, który w nas rzucał, czy jeszcze nie? Jest po drugiej stronie. No to już nie będzie w nas rzucał. Beware Area of Down, czyli pewnie jakbyśmy tutaj spróbowali skoczyć, to byśmy sobie spadli i sobie głupi raj rozwalili. Nie chcę spadać, sobie głupiego raja rozwalać. Tutaj natomiast mamy volleyball. Zawsze warto. Lepsze to niż żeby się okazało, że przychodzimy tutaj kompletnie po nic. To jest chyba najbardziej frustrujące uczucie, albo po jakąś kompletną pierdółkę typu, nie wiem, Sanctuary Stone, czy jakieś głupie ziółko, które występuje dość często. Mówię, to jest chyba dla mnie absolutnie najgorsze uczucie. No dobra. Siądźmy sobie na torrenta. I teraz pytanie, czy tutaj coś jeszcze jest. Wygląda jakby miało być. O mój Boże, ja chyba wiem, co tutaj będzie. Boję się, że wiem, co tutaj może być. Jeżeli to jest to, co myślę, że tu jest, to nie będziemy się dobrze dzisiaj bawić. Chyba, że postanowię, że będziemy się dobrze bawić, ignorując to, co tutaj jest. Nie, wycie wilków tutaj jeszcze nie ma kompletnie żadnego związku. Więc proszę się tym nie przejmować akurat. Ej, idzie mi otwarłeś, co?
Na szczęście to nie starsze Dark Soulsy, w których te psy mogłyby mnie wybić z otwierania. Fuck me sideways. A cóż my tu mamy, a cóż my tu mamy? Grabowiec bohatera Gelmir. I przy okazji trzęsie się tu oko bestii, więc będziemy mieli jakiegoś przeciwnika, który zostaje po sobie defruta. Dobra, tylko pytanie, co tutaj było chujowym gimmickiem? No joy ahead. I wonder where this one is going. Mam nadzieję, że już widzicie, dlaczego no joy ahead. O, to był błąd. Au. Czyli chyba muszę poczekać, aż on na górę wjedzie i dopiero wtedy rozbiegać w dół. Poingerowa? Ale już taka gorąca? Chyba tutaj musimy przeskoczyć przez lawę niestety. A czy on umrze przez to? Tak, umrze. Nice. Pytanie, gdzie ty jesteś i gdzie się zatrzymasz, kolego? On się tu zatrzymuje, czy jak odjedzie, to możemy... Kolela. To możemy sobie zbiec pięterko niżej. Wow! Nie szalej tak, chłopie. Dobrze, że oni często są wybijani na lawę. Ale przez co sami się dobijają, czy ja zdążę tej przebiec? Powinienem. Tu już jestem w stanie go zrobić. Teraz pytanie, gdzie on się zatrzyma? Zatrzyma się aż tam, więc wydaje mi się... Zobaczę jeszcze, gdzie się zatrzyma, jak w górę jedzie. Czyli bez różnicy stąd chyba. Trzeba było skoczyć. Coś mi od ty... Ubie. Perfumista jebany. Tak będę hejcił każdego perfumista w tej grze. Bez wyjątku. A, póki co nie wygląda to technicznie. A, dajcie mi latarnię, bo chcę zobaczyć, czy tutaj czegoś ważnego nie ma. Kopię. Jeszcze jeden kolega kopie. Czy ktoś z tych ścian jest niewidzialny? Pewnie nie. Nope. Odbiedę jeszcze te. Nope. Okej, okay, jak te nie były, to raczej reszta też nie będzie. Teraz tak, z tego co kojarzę, to tu nic nie ma, więc lećmy na górę. A, to jest przede wszystkim zielnięcie ogniem, o mój Boże. Nice. Bardzo nice. A jak daleko trzeba przebiec? Znaczy, jakby się bardzo uprzeć, to mogę zawsze zmemować. Ha. Ja nie da się to zrobić chyba każdą bronią dystansową z tego co kojarzę. Więc wystarczy, że mamy jakieś głupie noże do rzucania i jesteśmy w stanie aktywować to, tylko jak to zazwyczaj bywa, jest problem z celowaniem, tak? Bo wycelować nożami nie jest jakoś specjalnie łatwo przez to, że nie mamy jak takiego celowania. Tam był jeszcze jeden kolega, oczywiście, już tak. Dwa złoty on. Weźmy sobie stuska. Czyli tu generalnie nic ciekawego nie było. A.
To wydaje się przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, że nie jest do niczego potrzebne. Więc po prostu przebiegnę dalej. Pytanie, czy tutaj trzeba iść w dół czy w górę, bo to nie jest oczywiste. Jak spróbuję w górę podejść w takim razie. Zaraz pewnie tego pożałuję. O, bo tutaj nie ma tego. Nie ma nic. Ach. I co gorsza, nie zdążę też pewnie. Dobrze. Essa. Dobra, teraz jak on na górę podjedzie, to muszę tam w prawo chyba. No i tu. Ja się zatrzymam tutaj. Tutaj widzę, że tylko łucznik jest. A ten drugi szkielet zaraz do mnie pewnie przyjdzie. Jop. Dobra, to bije. Gdzie jest następne coś, co mogę wejść? To jest pytanie. Niech on zjedzie na dół, to się rozejrzy bardziej dokładnie. Tam coś na dole jest i obawiam się, że to jest to miejsce, w którym muszę się do... Au. Obawiam się, że to może być to miejsce, w którym muszę się dostać. Że to jest taki symbol wskazujący mi drogę. Mam szczerą nadzieję, że nie, ale nie zdziwię się, jeżeli... Au! Jeżeli tak będzie. Au! Dobra, na razie chcę tego kolegę dobić. Bo to na pewno będzie bezpieczne miejsce dla mnie w tej chwili. Dobra, on się obróci. Tylko pytanie, czy tu można? Tu można spaść. To tak uczenie. Najwyżej teraz tylko pożałuję. Smoldering Butterfly. Tutaj jest lawa, jeżeli ktoś lubi samobójstwa, więc trzeba przejść tą. On nade mną jeździ, prawda? To nie jest tak, że on tutaj zaraz jedzie. A czym ty jesteś? O Boż! Bloodhoundy. Nie znoszę skurwysynów. Hełmy cerza Gelmir, cały zestaw Gelmirowski. Mogę tu wejść na górę na szczęście. Bo już się branża utkwiłem tutaj. To było bardzo niefortunne. Pytanie, czy oznacza to, że będę też musiał się jakoś cofać, czy to jest miejsce, w którym powinienem być. Zaraz zobaczymy. Aerotracing. Wy nie mówicie tak na poważnie, prawda? Wy mówicie śmiertelnie poważnie, prawda? God fucking damn it! Wydaje mi się, że mogę kojarzyć gimmick tego miejsca. Jeżeli to jest to, to będę bardzo słony przez najbliższe paręnaście minut. Przez to, że nie umiem skakać. Ale miejmy nadzieję, że nie okaże się, że jest ze mną aż tak źle. Fuck! Pokażę wam świetny gimmick, bo widzicie, to jest lawa. Jest w chuj lawy. Na szczęście jest też sposób, żeby jeździć po lawie. Zdążę? Powinienem. Dobra. Na szczęście tej lawa nie zadaje aż tak obrażeń. W każdym razie chodzi o to, że trzeba było dojść tam, gdzie przed chwilą byliśmy i sobie zjechać przez lawę, bo inaczej
Znaczy, nie zdziwię się, gdyby się dało jakimś cudem przez tę lawę przejechać, ale no jednocześnie nie nastawiam się specjalnie na to, że byłoby to efektywne i mądre. Dobra, wychodzi na to, że to nie było aż tak złe, ale to też bardziej kwestia, że mniej więcej kojarzę te lokacje. Bo przychodzenie jej za pierwszym razem było katorgą, naprawdę. Dobra, co nas tutaj czeka? To jest lepsze pytanie. O! Czerwony wilk. Pytanie, czy czerwony wilk ma spele, czy nie ma speli? Oczywiście, że ma. Lmao. Aj, te spele niszą. Tego. Au. Nie zdaje aż tak dużo. Nie to, co ja jemu. Okej. Okay. Rozumiem, w porządku, jak najbardziej. W skrzynce mamy Deathroot, kolejny zresztą. Nice. Poszło o jakieś 100 razy lepiej niż się spodziewałem, nie będę ukrywał. Moim oczekiwaniem by było mniej więcej tyle, że spędzę tutaj najbliższe parę godzin. Ale to po prostu głównie wynika z mojej niechęci do tych... do grobowców, bo one w większości są bardziej oparte na jakimś platformowaniu niż na właściwej walce czy czymś. Przez co no... bywa, że to platformowanie jest po prostu skurwesyńskie. I bardzo ciężko jest sobie z nim poradzić. Dobra. On tak na serio, prawda? Jak myślicie, jakby się skończyło, jakbym go postolał? Co sądzicie o pomyśle olania tego w Gerty Sajona? Czy to nie brzmi jak mądry pomysł? No dobra, niech ci będzie. Idź twój. Ale widzicie, z początku chciałem go zostawić. Nie byłoby warto. Tak samo jak nie było warto pić tego Estusa. Po prostu pomyliły mi się przyciski. Nie jestem pewien, czy te dźwięki krzyczącego dziecka były w grze, czy u mnie za oknem, czy Bóg wie gdzie. Już nawet nie mogę mówić, że u mnie w szafie, szczerze mówiąc. Bo nie mam szafy w tej chwili. Moja szafa wyemigrowała, znaczy inaczej. Moja szafa ogólnie już jako tako nie istnieje, więc wilk został wypuszczony na wolność. Nikt nie wie, co się z nim stało. Ale... Ja jako tako... O ty łajzo. Ja jako tako, jeżeli chodzi w tej chwili o szafę, to ona jest kompletnie w drugim pokoju, jest to zupełnie nowa szafa. To jest to było wypicie za zwycięstwo, i w sumie... Nie, to była pewność siebie. Nie będę potrzebował przecież Estusa. Tak samo jak i tanka na Sigmę. O mój Boże! Nie rób niemądrych rzeczy, Shinji, proszę. Wydaje mi się, że nie jest to odpowiednie miejsce na wykonywanie jumping ataku. Tak wiecie, nie mogę być pewny, ale jak patrzę na to, jak to wygląda, to naprawdę może nie być najmądrzejszy pomysł. Parę wulkanicznych kamieni. Jeszcze więcej wulkanicznych kamieni. Myślę, że nazwa Volcanomano się wzięła bez powodu. Dobra, mamy tutaj dwie drabiny, to jest krótsza. Trzeba zapaść nowego więźnia do szafa jail. No ale już nie będę mógł pilnować się swojego pokoju, to nic samo wtedy. Bo jeśli zupełnie inaczej jest, jak powiedzmy ma się... Ktoś mi spadł na głowę, prawda? Fajne! Idź fuj.
zupełnie inaczej to wygląda, jak osoba w szafie jest tutaj, zależy czego jakiś tam się wydobywa, inaczej jest jak gdzieś tam w drugim pokoju, także go w ogóle nie słychać. No bo spójrzcie, taka osoba, która siedzi w drugim pokoju w szafie. Drugi pokój, który jest kompletnie, ale to naprawdę kompletnie nieużywany. I co? Co taka osoba wnosi do czegokolwiek? Czasami można tam zajrzeć, ale po co? A tak to jest taki niespodziewany napływ czegoś. Ma ważne pytanie, czy to, że coś od ciebie kupię, sprawi, że będziesz w stanie jakieś żarcie dla siebie załatwić? No zapewne nie, ale i tak mu pomogę. Wydaje mi się, że powinniśmy się zbliżać do pierwszej części, do końca pierwszej części Góry Gelmir. Mam przynajmniej taką szczerą nadzieję. Ogólnie wchodzimy w chuj wysoko generalnie. Nie powiem, że jest to najwyższa część całego Elden Ringa, ale jest relatywnie niedaleko, bym powiedział. Tam wygląda jakby coś było i mnie to niepokoi. Też wygląda jakby coś było. Oni mają oczy przepełnione szaleństwem! Ups. Czy ja mogę? Mogę, nice. To szkoda, że... Nie będziesz mnie tu szaleńcował. Upgrade to drabinek, no... To jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie tak naprawdę to jakoś się mocno odczuwa. Że... Wchodzenie po drabinach jest bardzo długie. A tak na rezydencję wulkaniczną. Wojna bez chwały. Jak to dumnie brzmi. Czy ja się zabiję stąd spadając? Nie powinienem, ale chuj z nimi wie. Nie mam FP-ków. O Boże, tutaj też są szaleńcy! Oj, tylko nie madness. Madness to jeden z najgorszych statusów, które mogą wyjść przeciwko magowi. Bo... Jeden ten proc z Madnessa przy okazji obniża też manę. Więc nie dość, że zużywamy stosa zwykłego, to jeszcze niebieskiego. To jest absolutna tragedia. Czy coś tutaj w ogóle jest? Nie wygląda. Jest moja kurwa śmierć! Holy fuck! No ja tutaj zabiłem, holy fuck. Halo, Shinji! Coś ty odjebał. O mój Boże, jeszcze tego grubowca aż mnie cofa, holy fuck. Dajcie mi tego donarka. Zwłaszcza, że bez donarka wciąż nie mogę nosić miecza. Najlepsze jest to, że w pewnym momencie miałem już kilka male, jeszcze żyłem. To jest moja ulubiona część ogólnie gier From Software, kiedy coś takiego się dzieje. Zwłaszcza, że w Dark Soulsach były bugi, które bardzo intensywnie z tego korzystały, żeby wychodzić poza granicę. Dobra. Jako, że już większość z tego zwiedziliśmy, to nie będę się pierdolił, tylko po prostu pojadę na Hama chyba. Wciąż zastanawiam się, jak mi się udało to zajść w ten sposób, szczerze mówiąc.
Bo nie czułem, żebym aż tyle razy próbował daszować, żeby daszować albo skakać się, żeby wypaść poza mapę. Więc naprawdę nie wiem, co tam się stało. Złe spotki. Ile jeszcze gier tak właściwie miały jakieś takie znane, nazwane konie? W Zeldzie była Epona, dobrze kojarzę? Bo tak to też nie do końca powiem, żeby coś mi przychodziło do głowy. W Shadow of the Colossus chyba też koń był nazwany. To wygląda jak idealne miejsce. No i właśnie sami do siebie strzelają. Mam lepsze pytanie. Czemu ja mam zdjętą? Ulala. Kurde, najgorsze jest to, że ja wiem, że tam bardzo blisko jest Site of Grace i fakt, że go nie zebrałem, mnie boli tym bardziej przez to. Dobra, tutaj jest nasz kolega, od którego kupowaliśmy rzeczy, więc wiemy, że jesteśmy niedaleko. Tym razem na pewno się nie wypierdolę, więc to jest pozytyw. Znaczy inaczej, nie wypierdolę się z konia. O, w ten sposób. Gwarantuję wam, że się nie wypierdolę z konia. A jeżeli to zrobię, to zacznę się martwić o stan swojego zdrowia psychicznego, ze względu na to, co się stanie potem. Bo teraz tak, ja schodziłem tutaj, tutaj i tutaj. Chyba. Planuję bezczelnie olać wszystko, co mnie tutaj spotkało po drodze. Tak wszystko, wszystko. Jedyne co zrobić, to zgarnąć się swoje runy. No i tu jest tunel. Czyli przejście tutaj nie było kompletnie po nic. Wulkaniczna jaskinia. Usiądę sobie, żeby przeciwnicy mi dupy nie tuli, ale potrzebuję run. 72 tysiące. No to akurat będzie. Najgorsze jest to, że to ile dostanę pokazuje mi na podstawie tego ile mam tak jakby ten statów bazowo, więc jak widać tutaj na przykład dość mocno przekraczam soft capa, bo dostaję już tylko jeden ataku za każdy punkt. Ile ten miecz w ogóle potrzebuje tego inta? 16. To może dać te 16 inta, żebym wreszcie go nie potrzebował tej runy cholernej. Zwłaszcza, że wiem, że w późniejszych fazach gry... Powiem wprost. Liczę się z tym, że runarków będzie im brakować. Bo po prostu przeciwnicy zaczynają zadawać tak niedorzeczne ilości obrażeń, że... No będę umierał bez względu na to, jak będę się starał na tej zasadzie. To wygląda jak idealny sposób, żeby się wypierdolić. Zróbmy to. A, byłem szybszy. To było nie zaskakujące. Siema. To było łatwiejsze niż się spodziewałem. Będzie pomądre unga bunga. To tylko po to, żeby mocno się śmieć. No, tam już boss jest. Ładnie mi się udało spać w takim razie. Co jest tu bossem? Margot. Margit?
może to jakaś krewna. Aż ten łeb nad klepie, holy fuck. Z pół obrotu, niczym Chuck Norris. Ha, ha, ha. Żar kanon. Z tego skojarzę, żar kanon to bardzo zabawna rzecz. Dobrze kojarzę, żar kanon, gdzie on w ogóle będzie? W broniach dystansowych? On w ogóle nie ma skalowania, ale zadaje obrażenia jako tako. Aż z ciekawości, jeżeli bym go sobie założył tutaj. A, bo ja nie mam tego, żadnych Great Boltów w tej chwili załadowanych. Teraz? Fajne. A jak działa L2 w takim razie? W ogóle. L2 to kop... Ej, możemy celować. Holy fuck. Dosłownie ręczna armatka. Spójrzcie. Gramy w platformówkę, w której mamy ręczną armatkę. Czy to już czas, żeby zmienić tytuł Simo na Mega Man? Nie, nie zrobię tego, spokojnie, nie martwcie się. Dobra. To nie mogę. Kolegowie, nie mogę. Dobra, gdzie ja chciałem? Chciałem przez ten most przejechać, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj też to chyba widzimy samo Volcano Manor, jeżeli mi się dobrze wydaje. Gdzie Wily? Margit to Wily. Potwierdzone info. Jak już mówiłem, Grace był tuż za rogiem. I to mnie będzie denerwować po wsze czasy. No to co? Lecimy! Ha, ha, ha! Ej, spójrzcie. Kolega. To już w pełni dorosła. Upadło gwiazda bestia. Jest ona skurwysyńsko tankowata. I w przeciwieństwie do swoich młodszych podlatemców ma znacznie większą możliwość używania magii grawitacji, co warto mieć na uwadze. Przynajmniej jej weak spot jest wciąż dość duży. Au, źle stanąłem. Dajcie mi jak się cosa. Oczywiście, że niewiele mi to dało, bo od razu go straciłem. Dobra, może też narzucać skołami jak swoim mniejsi krewni. O Boże, zły timing! Jeszcze raz zrobi... Wow! Wpierdoliłem się w to. Dobra, odejdźmy na chwilę. Jeżeli ona chce mnie bić, to niech sama podejdzie. Mam dużo estusów na razie, nie musimy się przejmować. No dawaj. Pokaż na co cię stać, ale nie jeden raz. Jeszcze raz? Nice. O, muszę się odolować. Ta atak jest dość frustrujący, bo potrafi go obić dość szybko. A działa on praktycznie w 100% wokół tej bestii. I od aktywowania jego też jako tako nabiera trochę więcej grawitacyjnych mocy, co widać po tej fioletowej aurze.
Tak dość łatwo robić na zasadzie, że najpierw biegniemy w jedną stronę, potem w drugą. No dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze raz? No. Nie podoba mi się pozycja, w której jestem. A dobra, na szczęście nie obrywałem. Skały. Szarża. Na, źle. Dobra. Oj, co ty robisz? Co to laser? Dobra. Holy fuck, zapomniałem o tym, że ona to ma. Dobra, muszę znaleźć jakiś moment, żeby ją zaatakować, bo od dłuższego czasu nic nie robię w tej wersji. A wypadałoby. O. Odejść, bo ten atak też dość szybko się wykonuje, niestety. Nie zdążę? A, zdążyłem. Nice. Zdążę czy nie zdążę? Zdążyłem, ale nie zrobiło to tyle, ile bym chciał. Estos na wszelki wypadek. No dobra, taka się odbiega na szczęście tylko. Jeżeli mamy staminy, to możemy odbiegać. Jeżeli nie mamy, to musimy odzalować ten trzeci atak. No, kurde. Gdzieś tak to zrobiłem. Laser. A, zły timing! Nie czuję timingu na tym laserze. W dodatku moje ataki są odrobinę za wolne, żeby trafiać mnie rozsądnie te bestie. I jednocześnie odolowywać, więc tak legitnie, żeby się nie stosować co chwilę, to powinienem pewnie czekać na jakieś wolniejsze ataki. Ale dobra, to powinien być ostatni czas. Jest 3D, wiecie co było w 3D? X7. X8 też było w 3D i nie było źle. Proszę je szkalować. Dobra, tutaj jest przy okazji sytuacja, skoro pamiętam, że Sevik się spotkał, że może się zdawać, że nie ma już teraz za bardzo gdzie iść, poza tym, że możemy sobie tam na dół wrócić, bo bardzo łatwo można przeoczyć to, że można tutaj sobie podjechać. Stąd sobie bardzo grzecznie i kulturalnie tutaj spadamy i możemy iść dalej. To jest generalnie część góry Gelmi, którą mam w zwyczaju chamsko, bezczelnie olewać. W sensie może olewać to złe słowo, ale przebiegać. Powodów ku temu jest parę. Najważniejszym są pierdolone kurwa rączki. Których jest tu... Nawet nie wiem, jak to ująć. Od zatrzęsienia, od zajebania, od chuja? W dodatku są to te wielkie ręce, więc... I'm out. I'm so fucking out. Ale wiecie, co jeszcze jest? Mapa. A mapu nigdy nie pogadzę! Spierdalaj. W tej części spierdalaj, nie zrozumiałeś. Dobra, ja chcę tylko tutaj usiąść. Co się potem będzie działo, to mnie nie obchodzi. Chcę tu usiąść. Dajcie mi usiąść. Op! Świetny baitmate. No, także tutaj mamy jako taką górę Gelmir. Coś tutaj jest, nie kojarzę za bardzo w tej chwili, czym to jest, szczerze mówiąc. O, well. Matko Boska. O, tam chyba nic specjalnego nie było. Tego kolegę będę chciał na piechotę. Mam nadzieję, że mnie nie zdefuje na śmierć. A patrząc po tym, co robi, to chyba ma taki zamiar. Słyszałem Facebooka. O, a propos defowania na śmierć. Czekajcie chwilę.
Halo? Aha. To dobrze, cieszę się, że bezpiecznie dojechaliście. No nie, u nas jest w porządku. A gdzie one są w ogóle? Okej, to zjem sobie jakoś bardziej na kolację wtedy. Ja jakąś tam bułkę sobie zjadę. Tak. No wiem, mówiłaś, pamiętam. To dzięki za informację wtedy. To cześć. Rodzinka bezpiecznie dojechała do domu, wszystko jest ok. Nie będzie za to ok ze mną, bo wiem, co mnie tutaj za chwilę czeka. Niestety. Hej, spójrzcie, jakie ładne drzewko. Wyobrażacie sobie, jaka wielka szkoda była, gdyby było przez coś pilnowane? Ależ ja kurwa nienawidzę Ulcerated Spiritów, holy fuck! Jak wielką nienawiścią można pałać do jednego przeciwnika? To mnie nie trafiło. Nie dam sobie mówić, że to mnie nie trafiło. Ups, jesteś daleko. A, tu ci jedną rzecz dziabnąć, może nawet dwa razy. Może nawet jeszcze raz. Może nawet jeszcze raz. Może nawet jeszcze raz. Nice. To akurat wyszło dobrze. O Boże, on wybucha. Uniknąłem. Ale on będzie chciał mnie zjeść. Ja mu się nie dam. On będzie chciał zionąć i tym niestety nie trafi. A, chce się wystosować. Haps. O Boże. Już w momencie rola czułem, że ten rol był chujowy. Na szczęście bąbelek nie uchronił przed sporą częścią tych obrażeń. On wybucha. Zdążę dobiec? Zdążę. Au. Zdążę stosować raczej. Przed tym nie wiem, czy... Zdążę. Tylko nie wiem, czy zdążę dobiec. Au. Nope. Dobra. Dobra, weźmy jeszcze odwieść. Tym razem mi się udało tego uniknąć na szczęście. Dzięki. Au. Estos na wszelki upadek. To powinno go dobić. Estonia. Poszło lepiej niż się spodziewałem. Złoty run plus 2 hard tier, z czego serial hidden tier jest jednym z najzabawniejszych tierów w tej grze, bo pozwala na niezużywanie FP-ków przez 10 sekund od użycia flaszki, co jest bardzo nadużywane z pewną kamehamehą, która zużywa manę podczas używania jej. Także w ten sposób powstaje ta słynna strategia z one-shotowaniem bossów kamehamehą. Tylko dobić. Tutaj nie radzę spadać, bo jest trochę niebezpiecznie. No i generalnie tutaj już byśmy wrócili normalnie do Volcano Manor jako tako. A nie oszukujmy się, w Volcano Manor już byliśmy. I nie do końca chce mi się tam wracać, wiecie?
Jedyne, co mógłbym jeszcze potencjalnie rozważyć. Tutaj nie miałem Stone Sword Kijów. Tutaj są jakieś gówno ruiny, do których nie do końca chce mi się iść. Czy jest sens zwiedzać Volcano Manor? Nie wydaje mi się, powiem szczerze. Jeżeli ktoś się mnie zapyta o zdanie. To jest moja szczera opinia. Volcano Manor moim zdaniem jest bez sensu zwiedzać, jeżeli pokonaliśmy już Rykarda. Co biorąc pod uwagę, jak wygląda reszta lokacji? Pozostawia nas już tylko z pójściem do stolicy? To brzmi jak kusząca propozycja. Jest jeszcze jedna potencjalna rzecz, tylko nie wiem, czy mogę ją w tej chwili zrobić. Wydaje mi się, że może być już na to za późno. Nie, raczej będzie na to za późno, więc nie będę się w to bawił. Tu jest Kroni, tu jest NPC. Tak patrzę, jest NPC, po prostu sobie siedzą tutaj w okolicy. To co, stolica? Chyba stolica. No wielkiego wyboru mi już nie pozostało, no. Tak naprawdę... Moglibyśmy na upartego sobie pozwiedzać nieco bardziej to Volcano Manor, ale naprawdę jest to lokacja, której wolę unikać, jeżeli to nie jest absolutnie niezbędne, więc lećmy do stolicy. Czy to jest coś ciekawego? Nie. Z góry mówię, stolica jest ogromnym dungeonem, który... Jeżeli bym chciał przespeedrunować, to zrobiłbym go jeszcze w ciągu najbliższych 30 minut zapewne. A jeżeli będę chciał całości zwiedzić, to spędzę tutaj najbliższe 2-3 streamy. Więc to w dużej mierze zależy od nas, jak bardzo chcemy dokładnie odwiedzać. Bo mówię, jeżeli chcemy ją po prostu tylko przebiec tak, żeby przejść dalej, jasna sprawa, da się to zrobić szybciutko. Chyba, że jest ciemno albo Civikiem i kompletnie nie wie się, gdzie trzeba iść i się błądzi po tym miejscu jakieś 3 lata. Civik, gdyby to był, to mógłby to absolutnie potwierdzić, uwierzcie mi. Pamiętam, jak mi pisał, że Jezu kurwa Chryste, błądzę po tej stolicy jakieś 30 godziny i nie wiem, gdzie iść. A potem jak się dowiedział, gdzie się idzie, to miał takie, o ja pierdolę, jak mogłem to przegapić, ale ja jestem imbecylem. Nie ma ich pomiędzy. Z tego co widzę, tutaj raczej nie przejdziemy, więc pozostaje nam przejście tutaj. Tam nie radzę spadać, chyba że ktoś lubi ceremonialne sudoku. Ja nie jestem z tych ludzi. Jeżeli dobrze pamiętam ogólnie, jako tako to stoi, to też stanowi taki punkt, którym gra zyskuje też sporo na poziomie trudności ze względu na szybowane obrażenia. Aczkolwiek mówię to z perspektywy osoby, która zazwyczaj biegała w dość luźnym pancerzu i z dość małą ilością HP, plus z tymi talizmanami, które zwiększają przyjmowane obrażenia, więc to też może mieć duży wpływ. Miejcie to na uwadze, kiedy mówię tego typu rzeczy. Bo podejrzewam, że z moim obecnym zestawem mogę otrzymywać znacznie mniej obrażeń niż jestem przyzwyczajony. Jeżeli kwestionujecie to, że są to przeciwnicy, którzy grają na ząbkach i zadają nam obrażenia, nie kwestionujcie. Ta broń tak swoją drogą jest jedną z najsilniejszych do walczenia z dużymi przeciwnikami. Jeżeli jest się buildem pod fej. Tylko wydopienie jej to skurwysyństwo matki natury i nie się, że to jest jakieś specjalnie fajne, proste i przyjemne. Chyba tu jest ten kolega, który będzie w nas pluł ogniem. Jeżeli dobrze...
Nie jestem dobrym graczem platformówki. Holy fuck, nie jestem dobrym graczem platformówki. Drugą opcją, którą mógłbym tutaj powiedzieć, to, że to było wykalkulatorowane, ale cholera, ale jest se w matmę. To są jedyne dwie odpowiedzi, które przyjmuję po czymś takim. Nie, serio, to jest ten moment, w którym absolutnie nie mam pojęcia, co autor miał na myśli, poza tym, że gra nie lubi sobie poskakać. I jak widać, nie skończyło się to dla mnie za dobrze. Gdzie są chyba moje domy w tej chwili? Gdzieś tutaj. Au, wisają sobie. Imbifold nie jestem w stanie ich podnieść przez to. Dobra, nie jest aż taźna. Też może się zamknąć. Dziękuję. Nie, bo generalnie tutaj gdzieś da się spaść. To tyle pamiętam. I proszę, nie mówcie mi, że da się spaść tak, jak to przed chwilą zrobiłem, albo wiem, widzieliśmy. Bo on na myśli coś zupełnie innego. Dokładnie rzecz ujmując, to miałem na myśli, że da się spaść tutaj. Pozwala to uniknąć tego zieniącego ognia skurwysyna. To po pierwsze. A po drugie daje alternatywną ścieżkę do środka. Prosto do jebanego perfumiarza. I twój. A, chyba muszę mieć to ręcznie założyć. Ciągle zapominam o tym, że to się tak robi, jak umieram. On powinien być domyślnie dwuręcznie noszony. Znaczy i to w ten sposób prowadzi tylko. A to skurwysyństwo. Nie, tu musi być jakaś ścieżka w dół. Ja sobie mówię, że nie ma tu ścieżki w dół. Bo co, byłoby tylko coś takiego? To bez sensu. Znaczy wiem, że i Szazalisz. Aniżeli takowy. Mogę sobie tutaj przejść. Potężne bąbelki. A tak już bez śmieszkowania, to tutaj naprawdę można bezpiecznie spać. Ale nie będę tego robił. Pójdę się za to wyjebać o kolejnego perfumistę zapewne. Ale byłem blisko. Poza tą częścią z wyjebaniem się na szczęście. A możemy zajść tego przeciwnika od tyłu. Na szczęście oni do tyłu kompletnie są bezużyteczni. W pewnym sensie można ich traktować jako zagadki środowiskowe na zasadzie, jak można go obejść. No i dobra, tu mamy windę. Nie jestem pewien, czy z tej windy nie da się gdzieś spaść szybciej, tak swoją drogą. Ale to już jest takie... bardziej zgadywanie. Dobra. Ty jesteś żywy. Ty jesteś żywy. Tutaj możemy teoretycznie na dach sobie spaść. Nie jestem pewien, czy to jest coś, na czym mi zależy w tej chwili. Powiem tak, generalnie, jeżeli chcemy zwiedzać całą stolicę, to naprawdę po dachach można błądzić stuleciami. I w diabli. Czy ty jesteś żywy? Lokom czasami pomaga z tego typu rzeczami akurat. Przy okazji stolica jest miejscem, w którym na tym etapie gry już nawet zaczynamy dostawać dość sporo run, czego nie można było powiedzieć o wielu wcześniejszych miejscach. Bo tutaj nawet w miarę zwykli przeciwnicy dają nam dość sporo. Krzynka... W krzynce jest buteleczka perfum. Albo raczej na perfumy, bo jest pusta. Nic tu nie ma. Z przeciwników na szczęście. Seedbed Curse. Seedbed Curse są potrzebne do jednego z questów, którego nie wiem, czy będę robił. Zobaczymy, jak mi się uda na niego trafić przede wszystkim. Ale szkoda ci spróbować tutaj przeskoczyć. Nawet nie wiecie. Ogólnie skakanie po dachach to jest takie kuszące i kręcące. Dlatego tego nie zrobię.
bo wiem doskonale, że to się tylko źle może skończyć. A, już spadanie na dół. Jezu, wytrzymałe skurwysyństwo. Jeszcze trzecia łajza. Co my tu mamy? Słyszę czyjeś kroki. Słyszenie kroków w stolicy nie jest dobrą rzeczą, bo oznacza zazwyczaj, że zaraz trafimy na jakiegoś przeciwnika, który może być niepokojąco kompetentny. A przynajmniej dał nam swoją tarczę. Hopie! Łap! Jeszcze raz! Jeszcze raz! A, i przyzwyczailiście się do jednej rzeczy. Większość drzwi tutaj jest absolutnie zamknięta i nie mamy do nich wstępu. Drzwi, które będą otwarte albo możliwe do otwarcia, stanowią wyjątek od reguły w tym miejscu. Nie robiliśmy. Tu nic nie ma. Tutaj byśmy zeszli. Czy stąd wyszliśmy? Jedna dwojga, w każdym razie tutaj możemy wejść. Tu też nic nie ma. Przyznam się bez bicia, że w moim pierwszym podejściu byłem tutaj, mając bazowy wigor. Nie było to przyjemne doświadczenie, kiedy każdy normalny przeciwnik był w stanie mnie zwanshotować. Z perspektywy czasu absolutnie obwiniam tylko i wyłącznie siebie. I obwinianie Elden Ringa, które wtedy robiłem, było kompletnie nie na miejscu. Aczkolwiek to też trzeba przyznać, że w porównaniu do Dark Soulsów, Elden Ring dużo bardziej, powiedzmy, wymaga inwestowania w Vigor. Bo w Dark Soulsach spokojnie można by się obejść bez tego, w Elden Ringu nie ma szans. Złoty run. Znaczy inaczej, jeżeli ktoś jest bogiem unikania, to jak najbardziej sobie poradzi, tak? Ale raczej zakładam wersję, że nie każdy jest bogiem unikania, więc nie radzę. Ale przylatuje sobie nasz kochany przyjaciel Elfie Avatar. O, to jest złe! Na szczęście jego atak był wolny. Stompik. To będą pociski niestety, a tutaj jest dość wąsko. Więc możliwe, że będę musiał się chwilę podawać. Jedu. Jeszcze raz, powinien zdążyć. Nice. To jest bardzo wykowne. Nice. Jeszcze jeden atak. Esunia. Bardzo łatwiutko, bardzo esunia. Tak wam powiem. Runa Lorda. No i w sumie 50 tysięcy dużo samo pokonanie go. Szaleństwo. Żeby nie rzec wręcz boga. Coś jeszcze mnie goni? Nie. Myślałem, że te kundy się na mnie zaraz rzucą. No ten pierwszy atak w tego psa był bardzo okropny. Stary kieł. W sumie stare psy to nic dziwnego, że mnie tak nie dziabały. Już siły im brak. Nie te lata. I w ogóle. A, czy ja tu skoczę? Nice, da się. Tu można wejść, ale na razie tego nie zrobię. Nie, na razie tego nie zrobię. Tu chciałbym najpierw te boczne korytarze obejrzeć, żeby się na nic głupiego nie nadziać. Bo tutaj bardzo łatwo jest się nadzieć na coś głupiego. Kolego! Nie tąp mnie tu. Gdzieś kogoś słyszę cały czas. I absolutnie mi się to nie podoba. Też możesz do mnie podejść? Będzie chciała.
Bo to jeszcze jest łucznik z dość silnym łukiem i nie chcę do końca ryzykować, że będę musiał się bić z całą gromadką. Au! To bolało. Aha. Czy coś jeszcze tu jest? Chyba nie. To spróbuję go jakoś od boku zejść, bo od tyłu widzę, że się nie da. Ktoś... Ktoś mnie zagrował chyba, mam wrażenie. Bo cały czas słyszę, że ktoś na górze. Nie wiem, czy to nie on. Tak, tylko nie ma jak do mnie zejść. Więc po prostu podejdę do niego. Moim wspomnieniem z tymi łucznikami pozostanie na zawsze to, że oni mnie dosłownie one-shotowali swoimi strzałami. Cokolwiek by się nie działo, to będzie rzecz, którą będę wspominał po czasy. Nie to, że oni w sumie nie zadają aż tak dużo obrażeń, to przyszło z czasem. Pierwsze wspomnienie, to bardziej negatywne, zostanie ze mną na zawsze. O mygy, czemu oni tyle zadają? O mygy, bazowy wigor. Złota runa 8. Tutaj mamy gromadkę wrogów. Chciałbym, żeby do mnie podeszli w miarę możliwości. Niezły ma ten mieczek, tyle zablokował z oponenta. Dobra, uspokój się, nie bawuj się przypadkiem. Nie przesadza już, co? To też nie są drzwi do otwarcia, ale przynajmniej cały ten, powiedzmy, korytarz mam z głowy. A, żem pięknie spadł. Nie do końca planowanie, ale pięknie, żem spadł. Tutaj mamy kolejnego dużego rycerza. I to nie jednego, co gorsze. No i przy okazji koledzy, których wcześniej widzieliśmy. Au! Te ich elektryczne rzucajki sporo zdają. Tu coś jest. Oczywiście będzie mnie to zręczyć po wsze czasy. Więc czas spaść i zobaczyć. Stąd setki, przyda się. Teraz sobie tam grzecznie wrócimy. Nie jestem daleko, więc nie stanowi to jakiegoś wielkiego problemu. Tylko musimy tutaj obiec w ten sposób. Kto do mnie strzelał? Ty do mnie strzelasz. Ulala. Jezu. Próba przebicia się przez... pojzując to, była nierozsądna. Tutaj kolega pewnie zaraz na niczym rzuci. Łajzo. Dobra, zróbmy tak. A czegoś tam mam ale to jest okej. Okay. Nawet jeżeli teoretycznie jest silny, to wciąż może się przydać do bicia po prostu grupek. Niekoniecznie musi być bosony albo coś. Bełty. Z błądzeniem tutaj tak swoją drogą jest jeszcze jedna fajna rzecz, powiedzmy, związana. Jeżeli dość dużo tutaj błądzimy i nie wiemy jak przejść dalej, to niesamowicie łatwo jest tutaj bić bardzo dużo poziomów. Przez to, ile run się dostaje. Ci więksi rycerze dają naprawdę dużo w tych run jako tako. Plus tu znajdziemy jakąś ósemkę, tu siódemkę, tu jeszcze jakiś dobiec wpadnie i ogólnie sporo tego jest. Przestań mnie rzucać. On jak podejdzie, to dostanie... O, jeszcze drugi poszedł. Idolo.
To jest kolega. Wydaje mi się, że jestem w stanie go do niego podbiec. Obiegnę go bardzo ładnie od tyłu i będę miał wyjebą go. Samberki, złote runy. Więcej? O, 11 nawet. Szaleją chłopaki. Czy tu coś jest, czy po prostu wiadomości? Po prostu wiadomości. Nic specjalnego. Jak już mówiłem, większość tych drzwi są kompletnie poblokowane, więc nawet nie ma co do nich specjalnie podchodzić. Po prostu są i tyle. Są dla ozdoby bardziej niż dla gracza. No dobra. Gdzie my jesteśmy? Co jeszcze możemy zrobić? Czy zdążę? Tak, nice. I już tylko ten kolega. Tu zaś mamy Smithing Stone 4. Jezu Chryste. Sak mi pomyśleć, że gra zakłada w pewnym stopniu, że przychodzi się tutaj z bronią ulepszoną na jakieś plus 15 może. Nawet mniej, jeżeli dają plus 4. Bo plus 4 w sumie dają upgrade'y do maksymalnie plus 12. Znaczy, żeby nie było, ja wiem, że ktoś może na przykład chcieć jakąś inną broń sobie ulepszać, czy coś, tak, jasne. Absolutnie to rozumiem. Czy ja tutaj byłem na górze niby, że tutaj topy leżały? Zobaczmy. Nie, nie byłem. I tak wiem, że tam też jeszcze było przejście, po prostu chcę zobaczyć, co tutaj takiego jest. A, bo ja stąd spadłem chyba? Na dół? Tak, bo tutaj zjechałem i tutaj sobie spadłem na dół, po prostu już kojarzę. I dlatego tutaj pewnie trupy były. Proszek Mirandy, sztuk 10. I więcej trupów. Czyli wracamy w pewnym sensie do miejsca, w którym już byliśmy wcześniej. No, wydaje mi się, że dolna część została przez nas w dużej mierze zwiedzona. Przynajmniej z tej strony. Bo da się jeszcze pójść w drugą stronę. Przy czym tam prosto, tak najbardziej prosto jak się da, nie opłaca się w tej chwili iść, bo dość szybko napotkamy na blokadę, która uniemożliwi nam przejście gdziekolwiek sensownie dalej. A jest to przejście też jednocześnie do dalszych lokacji, w którym dodatku nie ma za bardzo... w którym nie ma żadnego Grace'a ani takiego, żeby móc tam jakoś szybciej się przedostać. Nie chcecie może paść? Dziękuję. Nie za dużo was tu? Au. A? Tutaj pewnie... Znaczy wiem, że tam coś jeszcze mi leżało i będzie mnie to denerwować, jeżeli tego nie sprawdzę. Arteria Leaf. Tak zwany rzadki materiał do craftingu, na który każdy narzeka jak go widzi. Bo... Albo się go ma na tyle mało, że szkoda ich używać, albo ma się ich na tyle dużo, że się z nich po prostu nie korzysta. Nic pomiędzy. No dobra, łyknijmy Estusa. Spadnijmy sobie tutaj. Ej, spójrzcie, ten nasz ulubiony kolega. Backstabować nie można, ale skurwysyństwo. No fakt, on żyje.
chcę, żebyście wiedzieli, że przynajmniej raz mi się zdarzyło, że on na takich HP-kach mnie strainował na śmierć. Tak dosłownie strainował. I byłem wtedy tak słony, że wyłączyłem gę na parę dni. No na bohatera 5. Złoty rund 9. I tutaj chyba jest skrócik, jeżeli mnie pamięć nie myli. Teoretycznie ten Crucible Knight nas zignoruje, jeżeli przejdziemy sobie po cichu. Więc jeżeli chcemy sobie tylko skrót odblokować, to absolutnie nie musimy się z nim użerać. Wracamy tutaj właśnie na sam początek, tutaj mamy Grace'a, jeżeli byśmy chcieli. Ja nie chcę sobie resetować wszystkich przeciwników, więc na razie sobie go po prostu odpuszczę. Dalszego skrót mam blokowany, tak więc to jest spory pozytyw. I teraz po drugiej stronie jeszcze było coś do ogarnięcia, jeżeli mnie pamięć nie myli. Winda na dół. Tam na dół już nie spadamy, nawet o tym nie myślcie. Jak ktoś lubi szybkie i ceremonialne sudoku, to zapraszam, ale nie jestem z tych. A, tu jest bardzo fajne, interaktywne miejsce, do którego chwilowo się nie chcę udawać. Ale mogę. Posłuchajże mnie! Ty kurwa gnoju! Jeden... Boże, on naprawdę przeżywa na taki HP. Czy wy to widzicie? Im zostaje jakieś 2 HP pewnie. 1400 ich zabija, to jest tak frustrujące. Holy fuck, ależ to jest frustrujące. Za mało siły. No właśnie, mówię, jestem już na soft capie siły, więc jakiekolwiek teraz dawanie punktów daje mi znacznie mniej niż mogłoby. Czemu zadałem papieżową liczbę obrażeń w sumie 2 ciosami? Nie no, musiało mi się wydawać, to nie mogła być papieżowa liczba. Dwa, trzy, trzy, siedem. Więc blisko, ale nie cygaro. Aha. To są ci, którzy wstają, więc pozwolę sobie to dobić. Już mówiłem, to są ci, co wstają. A i tutaj nie ma nikogo na szczęście. Kolejny stansot. Bo taki moment, że mi ich pakowało, więc na ich nadmiar na pewno narzekać nie będę. Dobra, gdzie ja jestem? Gdzie ja chcę być? Co ja mam dla HP, żeby nie sobie susa? Bo i tak mi do pełna nie odnowi w tej chwili. To jest cała masa rzucających gnojków. Au. Jezu, ile to zdaje. Clarifying Bolus, one z Madnessa bodaj leczą. Czy mi się wydawało, czy... Tak, widziałem tej dominę. Dobrze mi się wydawało. W skrzynce pewnie będzie całe gówno. Stansotki. Nie jest to całe gówno, desła się. Czy to będzie skrót, czy po prostu przejście gdzieś? A nie wygląda, jakbym był tu wcześniej. Zwłaszcza patrząc na to, że jestem łucznik. Jest tu Grace za to. I Grace'em absolutnie nie będę gadził w tym momencie. Teraz już wydaje mi się, że mogę na spokojnie przy nim odpocząć. O, cześć Melina. Bringing me to the base of the Erdtree. Here, I
Jakby ktoś nie pamiętał, to naszym celem było zaprowadzenie Meliny do postaw Ezzi. A postawa Ezzi właśnie znajduje się w stolicy. Na szczęście to, że Melina odchodzi, nie oznacza, że nie będziemy mogli już levelować. Dzięki, przyda się. Dzięki za wiadę, I guess. Anyway, ile potrzebowałem? 16. Ile mam lun właściwie w tej chwili? Za dużo. Bo ja potrzebuję plus minus, liczmy 160 tysięcy. Ile ty mi dajesz? To będzie w sumie 30. 152. To jeszcze chyba ta jedna jedenastka i styknie na dwa poziomy. Albo i nie. Zaryzykuję. Może wystarczy. Tak, wystarczy. Nice. Od tej pory mogę dźwigać miecz bez ładowania punktów w inteligencję. Znaczy, tfu. To raz. Ale bardziej chodziło mi o to, że mogę dźwigać ten miecz bez używania runnego dyka. O, to jest to, co chciałem powiedzieć. Co też jest dużym plusem. Nie mam staminy. Na szczęście ten drugi kolega się tam nie dołączył. Wow! Dopiero ten atak go trafił. Mamy tutaj bramę, przy której mamy jakieś truchło. A w nim Dragon Wound Gris. Mamy też skrzydło smoka, które na razie nas nie będzie interesować. A możemy sobie za to spaść na dół. Czy ja chcę spaść na dół z tej strony? Co mi szkodzi? Przecież to nie jest tak, że będzie tutaj czegoś coś groźnego, prawda? Prawda? Kurwe syny! Zostawcie mnie! O, stagger, holy fuck. To zdecydowanie jest oczywiście... Nie wszedł mi... Nie weszło mi prosto. Wolałem przejść, no to był jednak ten pomysł. In before ustawię sobie jakiś warning. Ulcerated Thief Spirit. Biorąc pod uwagę, że to głównie oni powodują u mnie wybuchy agresji. I to 8 wystarcza. Znaczy ja nie wiem, ja generalnie różnie mam ze streamami, bo są takie streamy, które mam tak skurwysyńsko cicho i nie mam zielonego pojęcia, skąd to się bierze. I zawsze mnie to frustruje. Zawsze. Crackpot. Hmm.
Nie, serio, na niektórych scenach po prostu mogę sobie ustawić volume 200 i wciąż mam wrażenie, że jest ciszej niż większość na 50. I to jest tak frustrujące. Co za mną spadło? O no 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 no. Wesołe szczurki. One może i są wesołe. Ja sobie tego powiedzieć nie mogę, sznurek. Jak widzę rączki, to mam ochotę go wykorzystać, zgadzam się. To jest bait, zaraz za mną się coś pojawi. Nie? Tak. Siema! Myśleli, że to oni mnie zaskoczą. Niedoczekanie. Ale jakiś dobiazgów. Nic specjalnie ważnego, przydatnego, poważnego. Chciałbym jeszcze jedną lokację ogarnąć, tylko jak zwykle nie pamiętam, gdzie ona dokładnie jest. Na pewno ją znajdę prędzej czy później, to tyle wam mogę obiecać. Ale w tej chwili, mówię, nie jestem w 100% po prostu pewien, jak się tam szło. A tutaj na dół spadać nie chcę, bo dopiero stamtąd wracamy. Nie podoba mi się też, że słyszę gdzieś jakieś takie mruczenie, jakby był tu ktoś pijany, niespełny rozumu. Czy ja dam radę stąd przeskoczyć? Tak! Jej! Mam lepsze pytanie. Czy ja dam radę jego zgadzać? Nope. Fajne! Albo nie fajne. To, że mam kolegów na plecach. Aż o Thunderbolt. Co ja, Pikachu? Kurwa, wiedziałem, że mnie złapie. Kurwa, syn. Na szczęście nie zadaje jakoś specjalnie dużo obrażeń. Dziab. Fuck! Nie chciałem tu spadać. Bo to oznacza, że będę musiał się spory kawałek wyrzucić teraz. Myślałem, że to w innym miejscu mnie wyrzuci. Szlak. Dobra, wracamy. Ej, tu jest Gaze. Pominąłem Gaze'a. Właśnie to nie pominąłem Gaze'a, ja po prostu tutaj wcześniej wchodziłem. DBTS. Zestaw Lionela. Czy to jest coś powiązanego z Fio? To brzmi jak coś powiązanego z Fio. Omen Śmirkmark? Śmirk? Czy ktoś powiedział śmirk? O, to jest kurwysyńska drabino. Spójrzcie na tę kurwysyńską drabinę, jak się na nas patrzy i się śmieje. Aha, sięgnąłbyś sobie po mnie, co? Wszedłbyś sobie po mnie, co? Taki chuj, kurwa. Nigdzie nie wejdziesz. Pierdol się, graczu. Dobra, jak nie tam. Tutaj też mi się wydaje, że nigdzie się nie dało wejść stąd. Nope. Dobra, jeżeli nie tu, To co, musimy na dół z powrotem wracać? Come on. Na pewno da się to zrobić jakoś inaczej niż wracając na dół, prawda? Prawda? Tef?
Okej, okay, rozumiem go. Rozumiem aluzję i to, co chcesz mi przekazać. Nie da się. A, czy jeszcze raz? Jak ja szedłem? Na pewno nie szedłem tutaj. Właśnie się zastanawiałem, czy te ramki mi spadną na przywitanie, czy nie. Bo tak tutaj wisiały jak bejty. Tak, o nie, jak rozbujesz platformę, najgorzej. Jestem w stanie uwierzyć, że istnieje jakiś absolutnie durny skip, który da się w ten sposób osiągnąć. Dzięki Bogu za broń, która mocno staggeruje. Nie, serio. Bo inaczej te wielkie rączki są tak strasznie upierdliwe. Dobra, to jeszcze raz. Jak ja ostatnio szedłem? Nie tu, tylko musiałem być jakoś z drugiej strony. W tą stronę nie. To jest najgorsze uczucie, że było się gdzieś, ale już się nie pamięta, kręty się szło. Tutaj w prawo? Chyba. Tak, to musiało być to. Bo tutaj wchodziłem, tutaj na górę wchodziłem. Jeszcze raz, gdzie ja tutaj wychodziłem? Przez skrzydła? Dobrze kojarzę? Jop, jestem przez skrzydła. I teraz pytanie, czy spadając tutaj... Nie, spadając tutaj ląduję z powrotem przy tym gównie. Czyli tutaj spadać mi się nie opłaca. Jedyne miejsce, w którym potencjalnie mogłoby mi się opłacać... Nie, nie idę po tamto cholerstwo, które jest tam na dachu. Czy... Ty tak na poważnie? Wow! Ulala! Dobra, wydaje mi się, że ja chciałem tutaj wpaść z powrotem. Tylko tym razem w miarę możliwości nie wypadać na dół, bo ostatnio popełniłem ten błąd. I musiałem się tutaj cofać. Skurwysyństwo. Tutaj też nie chcę spadać. Bo to też byłby błąd, którego nie chcę powtarzać. Błędy natomiast nie będzie. Ta studnia. Ta studnia, którą bardzo, ale to bardzo łatwo przegapić. Uwierzcie mi. A kryje ona całą dużą lokację. I oprócz tego, że kryje całą lokację, to kryje jeden z endingów za sobą. Ja na razie tutaj zejdę tylko po to, żeby odblokować ognisko. Bo... Jest ona w dużej mierze zablokowana za bossem zamku Leyndell. Znaczy w dużej. Najważniejsza część tej lokacji jest zablokowana za bossem zamku Leyndell. Więc wydaje mi się, że trochę bez sensu byłoby ją w tej chwili zwiedzać. Że będzie lepiej, jak sobie po prostu przyjdę, jak już to ogarniemy. Złoty run. Otwórzmy sobie drzwi. Gdzie był Grace? Gdzie był Grace? Dajcie mi cholerny Grace. Bo nie chcemy się żalić za menami bez Grace'ów. Wiedziałem, że mnie złapie. To było dla mnie tak oczywiste. Holy fuck. A ja stageruję od heavy ataku. A ja umieram od jego ataku. Nie wiem, co gorsze. Wydaje mi się, że śmierć jest mimo wszystko nieco gorszym rozwiązaniem.
mogę. Humany nie są łatwymi przeciwnikami, niezależnie od tapugi, na których się na nich trafi. Bo na początku mają fuj HP, później mają fuj HP i fuj obrażeń. Więc i tak nie jest łatwo, i tak nie jest łatwo, generalnie. Dobra, usiądźmy sobie. Mówię, zależy mi głównie na tym gejsie, a co potem to już się zobaczy. Dobra. Avenue Balcony? Wydaje mi się, że Avenue Balcony to będzie ognisko. Tylko brakuje mi jeszcze jednej rzeczy. I nie pamiętam, gdzie się tam szło za cholerę teraz. Bo jest jedno miejsce, które bardzo bym chciał zobaczyć jeszcze zanim pójdziemy dalej. I teraz nie pamiętam, czy ono jest w dół czy w górę od tego ogniska. Coś jest za mną, prawda? Nie, o dziwo, nie? Dobra, gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to mogło być? To jest pytanie. Ulala. To mi zdecydowanie nie wyszło. No jak taki nie mam powiedzmy wystarczającej, ktoś mi to jutuje. Gdzie to mogło być? Jakbym wiedział, to by było zajebiście. A nie będzie chwilowo zajebiście, bo nie pamiętam. poszukam chwilę. Coś mnie... Ile? Holy fuck. Ile? Czy widzicie ile HP straciłem? Przypominam, że mam wpływ resistów generalnie. Więc nie powinienem aż ty... O Boże! Dobra, żyję. Wszystko jest klar. Kojarzę, że to było gdzieś na dole, ale nie jestem pewien, czy to nie było, trzeba było się jeszcze bardziej nawet cofnąć. Coś mnie zaraz od tyłu weźmie, tylko jeszcze nie wiem co. Albo i nie. Ta stoisa jest tak ogromna, że łatwo się w niej pogubić, okej? Okay? Żeby nie było, wiem w tej chwili, gdzie muszę iść, żeby przejść dalej, więc to jest duży pozytyw. I jestem bardzo blisko, jeżeli chodzi o ten, o Grace'a, do tamtego miejsca. Tylko chcę znaleźć po prostu jedno konkretne miejsce w tej chwili, które nie pamiętam do końca, gdzie jest. Tutaj nie, może na górę wejdę. Ale też nie jestem w 100% co do tego przekonany. Daj mi przejść, proszę, nie blokuj mnie. Nalegałbym o zostawienie mnie w spokoju. Może to tu było rzeczywiście? Teraz zobaczymy. Będę kombinował. Mówię, wiem, że jeżeli będę chciał, powiedzmy, przejść dalej, no to mogę po prostu się w tej chwili już cofnąć do tego ogniska Avenue Balcony i ono daje mi bardzo łatwe przejście dalej. Więc to akurat nie stanowi problemu. Tutaj był tylko ten skrót, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tutaj był tylko ten skrót. Aha. Stąd wracam. Tu jest to przejście, do którego nie chcę iść.
Ty awatar się nie spawnuje, więc mogę w miarę bezpiecznie sobie tędy przebiec. Gdzie to jeszcze może być? Wniosek jest jeden i prosty. Ta lokacja jest w chuj olbrzymia. Tak by the way, jakby się ktoś pytał, Avenue Balcony jest tutaj. Więc to wcale nie jest tak, że jakoś specjalnie dużo odkryliśmy czy coś. A może to się na górę najpierw trzeba było przejść? Spróbuję. Zaszkodzić mi nie zaszkodzi raczej, chyba że tutaj się dało, ale... Ej, tu się da przejść. Tu? Nie, tutaj się tylko tutaj wraca. To nie, to weźmy sobie bezczelnie, olewając przeciwników. To powiem wam, że... Na chuj pan idi? Biegnę prosto. Au. Myślałem, że może mi się uda. Nie ma pochowania się chuju. Nie, bo mówię, wydaje mi się, że to jakoś... Chyba, że z tego skrzydła coś zobaczę, ale też mi się nie wydaje. Tutaj... Nie, nie widzę przejścia. Dobra, lećmy na górę. Może z góry ogarnę. Generalnie to jest właściwe przejście dalej, jako tak, tak żeby nie było. I jak już mówiłem... Zarówno mi, jak i Sevikowi trochę zajęło ogarnięcie, że po tym skrzydle można wejść i że ono rzeczywiście stanowi tą drogę dalej. Bo to, nie wiem, jak dla mnie aż tak oczywiste nie jest. Wiadomo, że w pewnym momencie można sobie wyczerpać kompletnie już wszelkie inne metody, tak? Ale samo w sobie aż tak oczywiste nie jest, zwłaszcza, że... Było sporo innych gier From Softu, gdzie jakieś skrzydła smoków były i nie bardzo pozwalały one na siebie wejść, tak? Więc nie jest to, powiedzmy, też coś na zasadzie o, gracze Dark Soulsów powinni wiedzieć o takich rzeczach. Może to tu było? A szkoda ci spróbować. No, wydaje mi się, że ten gate był gdzieś w pobliżu. Kurwe synu. To mogło być tutaj w sumie. Ale to było głupio, gdyby się okazało, że przez ten cały czas szukałem czegoś, co było tuż kawałek dalej. Dobra, na razie tutaj usiądźmy przede wszystkim. I spróbuję sobie przejść dalej, zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo tak, tu można zejść na dół, to widzę. I do czego mnie to zaprowadzi? Na pewno do dźwigni. O Boże! A dźwignia mi otworzy drzwi tutaj na dole. Dud, kurwa. Dud, kurwa, synu. Ach, jeżeli chodzi o drogę na dół, to mamy dwie bardzo proste możliwości. Możemy albo kulturalnie zejść sobie do tamtych drzwi, albo trochę mniej kulturalnie spaść i sobie głupi rej rozwalić. Ja oczywiście wybieram opcję zazwalenia sobie głupiego reja, bo czemu by nie? To są te drzwi, które wcześniej były zamknięte i których nie dało się otworzyć. I tak, to jest to miejsce, w które chciałem się dostać. Ha, ha, ha. Nie wiem, czy wygląda wam znajomo? Jeżeli nie wygląda znajomo, to może zaraz będzie wyglądało bardziej znajomo. Zestaw Albericha. Wygląda jak taki typowo czarodziejski. Smithing Stone, piątki. Grace nawet jest.
Razem, Milosia. Fortified Manor First Floor. Nie brzmi znajomo, co nie? Ale powinno wyglądać znajomo. A z dołu może nie jest to aż tak widoczne, zwłaszcza, że w dolnej części tutaj za bardzo nie bywaliśmy do tej pory. Ale... jeżeli wejdziemy trochę wyżej, co zaraz planuję zrobić? Two Fingers Prayer Book, Black Keyboard... Keyboard to prawie Keyblade. Czy właśnie stajemy nasze własne Keyblade? Tam jest coś na górze, tylko jak wejść na górę? Dajcie mi wejść na górę, chuje. 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 Ja chcę wejść na górę. Gdzieś powinny być schody, albo drabina, albo cokolwiek. A, ale ewidentnie nie jest to to miejsce. Chyba, że jestem kompletnie ślepy i gdzieś jest takowe przejście. Tutaj też nie widzę. A niewidzialnych ścian też nie ma. Chyba, że drzwi się da otworzyć. Czy drzwi da się otworzyć? Pewnie nie. Da się. Essa. Widzicie co? Cała stolica robi wam taki myk, że a, patrzcie, drzwi, które się nie da otworzyć, hurdur. A tu nagle, ej, patrzcie, drzwi się da otworzyć. Niesamowite. A, tutaj nie wiem, czy te... są skurwysyńskie majdenki. Au, au, au. O, o, au, au, au. To zaboli, 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 au, 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 au. Zostaw mnie. Roll, roll, roll. You see me rolling. Czy mogę przestać się kręcić? Dziękuję. Czy ja mogę zacząć trafiać? Za to już nie dziękuję, bo tego nie robię. A kurde, za wolne ataki. Trochę dużo mi tym zadaje, więc nie wiem, czy nie muszę jeszcze raz ruchnąć Estusa na wszelki upadek. Myślałem, że to nie przejedzie. Ale mało. Czy chciałby pan może odrobinę sera? Nie jest to jakaś kompletna pleśń, ale... Nie jest to też bardzo legitne z mojej strony. Au. Edo. Atak jest taki irytujący, bo daje bardzo długi czas, kiedy tej majdanki nie można atakować. Jak widać na załączo... Jezu, zablokowana przy ścianie, a ona w dodatku blida wtedy nakłada! Idź w chuj, co? Powiedziałem idź w chuj. O mój Boże! Jeżeli ja od tego umrę, to nawet nie wiecie, jak będę kurwa słony. Ja no przeżyję. O ile zdążę się teraz wystosować. Dobra, ale teraz to już idź w chuj, co? Stormhawk Axe... Czy to nas zaprowadzi tu, gdzie myślę, że to nas zaprowadzi? Ej, patrzcie, pokażę wam magiczną historię. To wspaniałe miejsce, w którym nigdy nie byliśmy, ukośnik S.
Tak, to jest dosłownie samo miejsce, w którym kiedyś byliśmy. Bo się teleportowaliśmy. To też nie... Z tego co kojarzę, jeżeli ktoś tutaj cię zinwajduje, to może z dołu załączyć windę i odblokować dużo szybciej dostęp do stolicy w ten sposób. O ile jeszcze tego nie naprawiono. Znaczy też nie wiem do końca jak jak mieliby to naprawić, biorąc pod uwagę, że bez tego Invader dosłownie nie może nic zrobić, się zostawić to siedzieć tam na górze. A wątpię szczerze mówiąc, żeby From na coś takiego się zgodziło, na coś takiego pozwalało. Sąbel 6, wezmę sobie rozpalę latarni, bo tutaj ciemno. Stąd bodaj przychodziliśmy, jeżeli mnie pamięć nie myli. A to teraz jeszcze raz. Czy ja jestem w stanie tutaj wejść na górę? Zobaczmy. O tak, tutaj ewidentnie nie. Tu ewidentnie też nie. I tu ewidentnie też nie. No dobra. Czyli przyjmijmy, że z tej strony nie jestem w stanie. Teraz pytanie jak z drugą stroną. Tu żadnej drzwi do otwarcia nie ma. Z tamtej wychodziłem. A tutaj? No jest to, ale... Śmiałbym się, jakby się tak dało. Szczerze mówiąc. Znaczy powiem tak, absolutnie bym się nie zdziwił, gdyby się to dało zejść, biorąc pod uwagę, że to wspaniały w tym zestawie junk, ale... Jednocześnie chyba nie tą radzą. Tutaj żadnej win też nie widzę. Czy tutaj byłeś? Czy wy tu ogólnie wcześniej byliście? Ja ich po prostu wcześniej zignorowałem, czy mnie tu po prostu wcześniej nie było? Jedno swojego. W każdym razie nie widzę, żeby coś tutaj było. A, tylko pytanie, jak tu się teraz na górę wchodziło? Bo jakoś na pewno się da wejść, zwłaszcza, że tam przedmioty le... Ojo! Ojo! A, to jest ten z przedmiotem, nieważne. Ja mu nic nie robiłem, wydawało wam się tylko... Jak tu się może na kulę wchodzić, jeżeli tam są schody zepsute? Z innego miejsca trzeba by tu wejść? Nie wydaje mi się, żeby tak działało. A może... Ha! Spróbujemy na razie wyjść w takim razie i zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Może to jest na górze jakieś przejście jeszcze do tego miejsca? Na pewno to jest parę kundli, które biegają. Ale to nie do końca jest to, co mnie satysfakcjonuje. Idź fuj. To widzicie. To jest chyba to, co chciałem osiągnąć. To zdecydowanie jest to, co chciałem osiągnąć. Wet plate, młotek. To miejsce może już wyglądać znacznie bardziej znajomo. A jeżeli tego było mało, proszę was bardzo, round table hold. W całej swojej dziwacznej okazałości.
Jakie usprawiedliwienie jest na to, że jednocześnie istnieje sobie gdzieś tam poza czasem, przestrzenią i chuj wie czym? Absolutnie żadne. Albo taki jak pan Miyazaki sobie wymyślił. A tak sobie nie grzebałem się nigdy jakoś specjalnie, jeżeli chodzi o te o wyjaśnienia fabularne w tej kwestii. Ważne dla mnie jest, że to jest ta sama lokacja tak naprawdę i niewiele więcej. I możemy tutaj znaleźć przy okazji parę fantów. Kodesort tak swoją drogą jest bardzo ciekawą bronią, bo nie ma on w ogóle fizycznych obrażeń. Nie wiem, czy widać, jak wygląda jego ostrze. Jego ostrzem są praktycznie jakieś słowa ironiczne. I w dodatku jego weapon sprawia, że w ogóle nie można go blokować. Więc, no, ciekawa rzecz. Zwłaszcza jeżeli ktoś robi buildy pod Faith. Są buildy pod tarcze, które sprawiają, że no bardzo ciężko jest cokolwiek sensownego zrobić z tym. Z obejściem tej tarczy jako tako. I właśnie na takie rzeczy bardzo, ale to bardzo przydaje się ten. Bardzo przydaje się. Które to było ognisko? Jezu Chryste. Jest Capital Rampart? Na takie rzeczy właśnie przydaje się coś po Code Blade'a. Tak, to ewidentnie było to ognisko. Dobra, lećmy dalej. Jak już. Pamiętaj, stąd jest już naprawdę niedaleko, powiedzmy, ukończenia lokacji, więc równie dobrze mogę się tym zająć też i dzisiaj. Przynajmniej wierzę, że mogę się tym zająć. Nawet jeżeli ten gargulec może zaraz mi to wybić głowę. Będę się z nim przez chwilę cejdował, coś czuję. Czemu właśnie zabił mi przeciwników? Czy ten bąbelek może zabić tego gargulca? Nie, będzie we mnie leciał. Skurwę, synu. Chuj. Dobra, wystosuję się, żeby nie ryzykować niczego głupiego. Nie zdążyłem. Au, mam mało HP. Estus. Jeszcze jeden. Dol. Atak. Nie zdążę. Teraz atak. Kurde, za daleko byłem. Atak. Nice. Nie zdążę gargulsów. Przynajmniej dostajemy jego halabardę. To jest pozytyw. Kolejny Golden Seed. Wydaje mi się, że jeszcze ich brakuje, żeby móc sobie ulepszyć tego. Żeby móc sobie ulepszyć jako tak Estusa, ale głowy nie dam. Bo w tej chwili 5 potrzebuję, więc na 90% tej mi brakuje. Tutaj wychodzimy nad to, po smithinga tylko tak naprawdę. Chyba, że chcę to na dół spać, a nie zależy mi aż tak bardzo. Anyway. Jakby wcześniej wam było mało w dobrej, wyśmienitej zabawy. Teraz czas na chodzenie po w wielkich korzeniach. Kiedy ostatnio chodzenie po wielkich korzeniach było irytujące w Dark Soulsach? Wyobraźcie sobie zrobić bossa, który polega na chodzeniu po korzeniach. Okropny pomysł, co nie? Nie, wcale nie próbuję wywołać w ten sposób flashbacków u niektórych osób. Bedowka jest taki fajny boss. Nie wiem, jak można stwierdzić, że to jest zły design. O-o.
Bardzo mi się podoba praca kamery tutaj, bo jest dość wygodna i na mnie. Dobra, tutaj się nie odważę zejść. Nie w tym momencie. Z tego co pamiętam, speedrunnerzy potrafią skipować tą sekcję gry, wskakując tutaj. Ja się w to bawić zdecydowanie nie chcę. Bardziej się martwię, że mam trochę mało estusów, ale powinienem sobie poradzić. Wchodzimy tutaj i trafiamy na Godfreya, pierwszego Elden Lorda. Eldeńskiego władcę. Raczej jego złotego ducha. Oj. Estus. Dostaniesz ten? Tak. Stomp. Oj. Póki jest na dystans, to mogę to... Oj. Robić. Kurde. Oj, nie podajesz to. Na szczęście Godfrey jako tako za dużo HP-ków to nie ma. To jest dość dużym pozytywem. Bo jego moveset jest dość mocno karzący. I nie powiedziałbym, że tradowanie się z nim jest bezpieczne. Jedyne co mnie w tej sytuacji ratuje, to to, że on rzeczywiście ma mało HP. I dostajemy też w końcu czwarty slot na Taliban. A czy zamierzam go wykorzystać? Jak najbardziej, tylko muszę się jeszcze zastanowić na co. Zwiększa inteligencję. Fuj. Obrzydliwe. Właśnie nie do końca nawet mam co wrzucić, to jest najgorsze. Wiem, że to głupio brzmi, ale to naprawdę tak działa. Chyba wrzucę sobie Stargazer Headlooma. I przy okazji mogę... Wiecie co, Endurance sobie podbiję. I dobra, teraz tak. W Teston nic nie ma. W Teston, za to jeżeli dobrze pamiętam, jest jedna fajna rzecz. Znaczy, rzecz jest fajna, wracanie od tej rzeczy jest trochę chujowe. To jest na tej zasadzie. Mam nadzieję, że nie będzie mi dane zaprezentować jak chujowe. Zjedziemy sobie wcześniej kulturalnie windą. Na drzewach zamiast liści będą na nas czekać koledzy tutaj. Padają jak muchy na szczęście. A tylko teraz będzie ta mniej przyjemna część. A nawet dwie mniej przyjemne części. Pierwszą mniej przyjemną częścią jest Crucible Knight. O, to go nie trafiło. To też go nie trafiło. Holy fuck, ale jechajcie trochę czasem. No to rozumiem. A, dobra, on we mnie rzuci laserową dzidą. Stagger? Nie? Dobra, to padaj przynajmniej. Upewnię się tylko, czy na górze czegoś nie pomijam ważnego, poza tą jebaną złotą... Wow! Jak blisko można być i jednocześnie nie trafić? Holy fuck. Ja nawet nie chcę. Anyway, rzeczą, którą możemy chcieć zdobyć za to. A czy to stąd się spadało? Chyba stąd się spadało. To jest najgorsze. Ja się boję stąd spadać.
Ech. Halo? Jak to się wskakiwało? Halo? Czy mogę tu skoczyć? To jest kurwa. Ja chcę tu wskoczyć! Dziękuję. Ech, o Boże. Teraz jest ta... Powiem tak. Najgorsze jeszcze przed nami. Bo tutaj bardzo łatwo jest się wypierdolić, czy to z własnej winy, czy to z winy przeciwników. Ba? Mamy to. Bolt of... O kurwa, i się zaczyna. To teraz już nie wyjdziemy, bo jesteśmy kurwa w walce. Chujebane. No dobrze. Jak już muszę, to umrę. Znaczy zejdę, ale... Czy już jestem out of combat? Nie. Kolega we mnie strzela. Ja pierdolę, zaczyna się dobra zabawa. Au. Walczenie z dwoma na nas jest strasznie upierdliwe. Bo jeden będzie nas strzelał, a drugi będzie po prostu stał za tarczą. Dobra, łyknę Stusa. Jego ujebie. Bo nawet nie ubije. Ulala. No jeszcze mnie zasięg. Ulala. Gatkam. Dobra, tak bez kapy to nie chciałbym umierać, jak idiota. Au. Nie, nie, kurwa, mam dość. Chodź. Nie będzie mnie skurwysy strzelał bezkarnie. Jak już tu jestem, to przy okazji wezmę zgarnę to, co tutaj leży. I zabiję ciebie. Ciebie. I ciebie. Wezmę sobie to. Jak już tu jestem, to zajmę się też tą skurwysyńską bestią, która tu leży. I nie tylko bestią. Teraz spróbujmy odbić odrobinę, żeby bestia się na mnie rzuciła bez tamtego łajdactwa, tałatajstwa. Ta bestia stagieruje, czy mi się wydaje, po moim czasie. Przez to byłem pewien, że się zgliczuje przez podłogę. Sąber 6, jakieś badziewie do kraftowania. A jak już tu jesteś, to weź umrzej. Mogła nie przychodzić, głupia Wajza. Gdzie mnie to prowadzi właściwie? Tak zapytam, złoty run 10. Runa bohatera 2. I tutaj pewnie sobie mogę w dół lepiej nie spadać. At the sanctuary. Bolt of Gunsacks to bardzo fajna broń, o tyle, że jej weapon artem jest chyba najsilniejszy Lightning Bolt w tej grze. Tylko problem polega na tym, że skaluje z Dexa. Tak. Nie przesłyszeliście się. Skaluje z Dexa. Czy jest to fajne? Absolutnie. Hamek zwiększa mi poise. Dużo jest takich. Jest ten. Ogólnie nie dziwię się, że i cały zestaw Lionela mi... Ach, kurwa, heavy load. Dobra, heavy load to heavy load, nie będę tego ruszał.
Myślałem, że to, że sobie podbiję staminę, mi trochę pomoże, ale ewidentnie za mało. Czy tu coś było? Mam wrażenie, że tu coś było. A nie, tu nic nie było. To był tylko bait. Gra 8, 8, 8, jak to mówią. Więc spinamy się po korzeniach dalej. Na szczęście Franco stwierdził, że gracze potrzebują ognisk nieco bliżej siebie. Oła. Albo po prostu uznaje, że ten Black Knife Assassin to bardzo trudny przeciwnik i potrzeba po nim ogniska. Nie będę narzekał. Absolutnie nie będę narzekał. Tak, ani odrobinkę. Tutaj jest bodajże Blessing of the Tree, czyli jeden z silniejszych buffów w tej grze. I tutaj czeka na sam koniec zamku Leyndell. Złota mgła. Przejdźmy przez nią. Couple lat, Margit. Godric the Golden. The twin prodigies, Mikala and Malenia. Malenia. General Bradan. Same znane nazwiska. Wszystkich oprócz Mikaeli i Maleni spotkaliśmy tak naprawdę. Chłopie, nie psuj sobie broni. Co fantasma mówiłem? To nie było psucie sobie broni. Spoiler! Margit to Morgoth! Król ostatni ze wszystkich. Opóźnione ataki. Moje ulubione! Na szczęście Morgoth też nie ma jakoś super dużo HP. I strategia, którą mieliśmy na walkę z Margitem, który był jakieś 100 lat temu, nie do końca się musi tutaj nadawać. Tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. Kurde. Morgoth niestety należy do tych zdecydowanie szybszych bossów, którzy w dodatku bardzo lubią od nas odskakiwać, tak żebyśmy nie mieli za bardzo czasu na wciśnięcie swoich ataków. I powiem szczerze, że to chyba naprawdę jest pierwszy raz, kiedy z nim walczę tak w 100% solo. Więc będę musiał naprawdę wyczaić, kiedy go można atakować. O mój Boże, on mnie bliduje. Co to za Unlimited Blade Works? Zostaw to! Nie jesteś protagonistą anime, zostaw to. Muszę wyczaić, kiedy on ma timingi na atakowanie go, zwłaszcza ciężką bronią. Ej, to może przynajmniej się spodziewałem. Teraz jeszcze coś. Oj, wiodu. To był fastowny roll. To nie był wymierzony roll.
To zdecydowanie jest safe, był tego wart. Chociaż z drugiej strony, patrząc na to, że ja mam Estusy, a on nie. Mam nadzieję, że nie. Chuju. On jest strasznie zwinny. Mój, naszą bronią za bardzo nie ma kiedy go trafiasz tak naprawdę. Może kwestia, że powinien się bliżej niego trzymać. Ale z drugiej strony też mam wrażenie, że wtedy jego kombosy będą mnie łatwiej trafiać. Bo on pewnie zaraz mi coś niedobrego zrobi, więc się odsunę. Jop. Trochę dużo. Podpalił sobie broń jakimś złotym ogniem. A kurde! Au, au, to się źle skończy. Okej, nie skończyło się aż tak źle, jak myślałem. 60 wigor do napadu pomaga. Rajdzik? Nie. Bo nie trafię. Dobra, takie cejdy lubię, bo on ma już mało HP, a ja mam jeszcze susy. Też może ten obezwać. Nope. To wymaga zdecydowanie czegoś więcej niż po prostu użycia. Najgorsze jest to, że z Morgothem... Dobra. Będę musiał pamiętać, że to jest dobry timing na kontrę. Ale w sumie nie będę musiał pamiętać, bo Morgoth padł. Remembrance of the Omen King. I 120 parę tysięcy dusz. Bardzo ładnie. Ognisko? Fogrid nie znika? Morgoth? Co się nie da? Ja ci pokażę. I tyle było zgadania z Morgothem. Ale już go pobić nie możemy. Cóż, czas zadać kłam jego stwierdzeniom. Idziemy do Eltry. Otwieraj. Nieprzeniknione ciernie odmawiają każdemu. Nikt nie może wejść do Eltry. Gdy już dostajemy ten komunikat, to w sam gest się jak tak pojawi. I musimy sobie przenik grzecznie i kulturalnie usiąść. Cześć, Melina. Smutno ci pewnie, że nie możesz tam wejść, co? Czy mogę coś z tej kwestii mieć do powiedzenia? Owszem. Prawda? Masz na myśli, że muszę przejść przez nieprzeniknione ciernie? NG plus? Okej, to nie brzmi jak NG plus. Upon the snowy mountain tops of the giants, then I can set the Erdtree aflame.
O nie, to Sylvanas. Najgorzej! Dostaliśmy medalion Lord. I na naszej mapie został zaznaczony czerwony znak. Który zaraz pokażę. Nasz posendiones. Na mapie został zaznaczony tutaj po pierwsze znak, który wskazuje nam drogę do Rold. Oraz tutaj znak wskazujący wielką liftę Rold. Tak, wielką liftę. What the fuck, ja? Wielką liftę. Kurwa wielką liftę. Nie, ja nie mogę. Żeby tam dojść, się prowadzi tam ta droga, którą wcześniej mówiłem, że nie idę, bo tam później trzeba będzie przejść. I to jest teraz nasz taki główny cel fabularny jako tako. Ile ja potrzebuję? 85. Natomiast ja na przyszłym streamie prawdopodobnie zajmę się zwiedzaniem tych podziemi, do których uzyskaliśmy wcześniej dostęp i o których mówiłem, że nie, na razie tam nie idziemy, bo musimy się zająć bossem. Przed pokonaniem Morgotha nie ma tam praktycznie... Znaczy inaczej. Sporo część możemy zwiedzić, ale potem zostajemy zablokowani. Powiedzą nam, że o nie, nie, nie możesz przejść, bo o nie, nie, nie. A jak pokonaliśmy Morgotha, to ta blokada zniknie, nie będzie można przejść do samego końca, więc uznałem, że taka kolejność moim zdaniem po prostu będzie lepsza. A miejsce, w którym będziemy chcieli zacząć, to jest Underground Outside. Więc tutaj już się po prostu zatrzymam, żeby na następny sim mniej więcej pamiętać, jaki miałem bardzo mądry, fajny, sprytny plan. Anyway, jako że pokończyły mi się w końcu remonty, to wierzę, że od tej środy już normalnie wrócimy do SMT5. A na dzisiaj, jeżeli chodzi o Elden Ringa, to by było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie po. Cześć.